Italia na sam początek. Dobra, słuchaj, to w sumie. Tak, rzeczywiście dziwnie się zaczęło od tego. Jestem dobrze. Tak, się boję, zawsze się obawiam, bo miałem taką sytuację po prostu, że rozmawiałem właśnie z osobą. Popatrz, nawet nie podam jej płci, żeby tak jej nie oznaczyć. Kobieta. Nie. No, to już wiem. Aha, i tu się też postawiłeś bardzo wyraźnie po jednej stronie światopoglądowego sporu. Czyli co, pierwsza minuta już, tak. już wpadłem. Ja uważam, że światopogląd to spektrum. Ty, ale nie jest lepsze wyjście z tego problemu. Nie, ale po prostu nie zauważyłem, że nie włączyłem odpowiednich sterowników. I fajna rozmowa, półtorej godziny takiej, wiesz, emocjonalnej gadki i tak dalej, takie rzeczywiście. Na sam koniec, właśnie najgorszym, gdyby to była tylko tam o pierdołach, to nie byłoby problemu. Ale ja chciałem tam o konkretach, o tak zwanych ważnych rzeczach. I na sam koniec mówię, dzięki, słuchaj. I patrzę tylko, to się nie nagrało. No, trudno, bywa i tak. Nie ma się co też przejmować. I co, powtarzałeś to, czy zostało nie, tylko w twojej pamięci? Nie, to chyba nie da rady. Ja nie wiem, jak ty to czujesz, jak... Nie wiem, czy zdarzyło ci się też pisać żarty takie, które mają tam w sobie jakieś nutę, a raczej takie jądro zbudowane z emocji. Mm-hmm. I one się stępiają za każdym razem, kiedy mówisz ten fragment. I ciężko je przywołać czasami. Więc jak ktoś żąda takiego, wiesz, żeby to było z serducha, jak to mawia patron święty naszej profesji, to trochę to oznacza, że miałbym się... Ja nie jestem aktorem, ja nie umiem tak przywołać tych emocji za każdym razem. Bym sobie nie poradził chyba. No ale zapraszasz parę razy ci się zdarzyło, kilka razy różne osoby do podcastu, nie? Czyli... Nie. Chyba nigdy? Nie było. Wiem, że Feliga tak robi. Że tak, parę ale razy... bo on zapomniał coś dopytać. Po prostu on sobie robi te markery w trakcie, jak kurde, mogłem pogłębić ten temat. Zapraszam po raz. Tak, ja z Gawem rozmawiałem dwa razy, dwukrotnie. Byłeś u niego? Byłem. Jak się rozmawiało? Wiesz co, trochę mu zepsułem to, bo byłem wtedy w bardzo złym miejscu. Aha, tak. I w zasadzie... Mówisz o targówku, tak? Tak. Nie no, kurde, potraktowałem jego podcast jak terapię. I ja wręcz jak wychodziłem od niego, to tak chciałem mu zapłacić jeszcze za to, bo on mnie wysłuchał. Jezus, pierwsza zasada. Tak, rozwiązaliśmy moje problemy. No, ale naprawdę, dużo mi dał. Potem wyszedłem, poczułem się lepiej, ale całe to gówno zostało u niego na kasecie i potem poszło do sieci. Cholera, tak. Na kasecie też mi się podoba twoje analogowe tak, podejście. Tak, bo to było bardzo dawno temu. Na jamniku to nagrywał nam pod blokiem. To by były dopiero pierwsze rap płyty, pierwsze podcasty. Nie, ale naprawdę tak mu się wyspowiadałem, tak. Że potem moja mama do mnie dzwoni i pyta, czy wszystko jest w porządku, bo słuchała mnie u Feligi. Jasne. Kawał ma bardzo uspokajający głos i on też nie przerywa przez ale, tak. Jak pewien człowiek. Więc wtedy niektórzy mylą tak, czyli muszę powiedzieć coś więcej, prawda? Jak on się nie odzywa. I wtedy jest tak, że rzeczywiście się łatwo. Ponoć Howard Stern ten miał też taką zdolność, że on zadawał pytanie i potem była długa, długa cisza. Nie? Jakby czekał na tą odpowiedź, ale robił też takie klimaty, że typiary się masturbowały. Także, pewnie w tych momentach długiej ciszy. Tak, a kiedy? Nie, ale też rozmawialiśmy przed o tym, że ogarnąłeś sobie mikrofon, też chcesz coś nagrywać, ale rozumiem, że to raczej takie solo implikacje jakieś tam twoje. Wiesz co, już w ostatnim miesiącu udało mi się i morsować, i dokonać apostazji, no tak. To jeszcze muszę zrobić tę trzecią rzecz, zgadza się. Czyli podcast. Tak. Ja myślałem o czym innym, ale może do tego tematu wrócimy, ale kwestia jest, że faktycznie. To znaczy nadmienię ci też, że prawdopodobnie rozmowa, którą teraz słyszycie, jest już eony od tego wielkiego krejzu, jednocześnie reakcji na reakcję i antyreakcji i tak dalej. Czy ci to w ogóle, jak ci się podoba ten, że ta, wiesz, ta kultura tak szybko reaguje, że tam w ciągu tygodnia mamy już kilkanaście takich warstw pseudo i postironicznych tych wszystkich odpowiedzi na jakąkolwiek zjawisko. To jest, myślisz, że to jest dobre dla twórczości, czy raczej to jest
jest kurwa śmierć i cmentarzysko. Ale o czym mówisz, że... No o, jeżeli mamy... W jakiej formie? W podcastach? Morsowanie, nie. Mówię o morsowanie jako takie zjawisko, jako ten mem, prawda? No, w dołkiskowskim znaczeniu. To on też znalazł na swoją reakcję, tak ej, tą pierwszą poziom ironii. Potem mamy drugi tak, a ci co się nabijają z morsowaniem. Potem ci co się nabijają z morsowaniem. Po czym są już żarty na temat tego i wielokrotności złożenia tego. Ja tak się siedzę, Jezus, to jest w kółko to samo. No ale tak i tego nie będzie już za miesiąc, nie? Kiedy ludzie będą słuchali tego podcastu, to już na pewno zniknie w ogóle ten temat. Zgadza się, bo nie będzie zimno, to pierwsze. A dwa, prawdopodobnie, bo fajnie jakby w ogóle spłonęła do tego czasu planeta. No. No ale tego. Tak, od kiedy się pojawił COVID, wszystko się zmienia w ogóle dużo szybciej, nie? To tempo jest niesamowite. Wszyscy uczestniczą chyba dlatego też w tym, wiesz? Tak, no. Bo, to znaczy odwrotnie, źle zaakcentowałem. Myślę, że tempo przyspieszyło, bo każdy ma dostęp do tych samych narzędzi, które kiedyś, wiesz, były takie, nie powiem, że w rękach niewielu, ale na przykład był jakiś tam pan Śmieszek Wesołek albo pani Śmieszkinia Wesołkinia i to oni się śmieszkowali, wesołkowali. A teraz każdy ma właściwie taki swój własny małe podium i może tam wyjść i powiedzieć, jak pójdzie dobrze, no to słuchaj, ludzie, o, ten pomysł był dobry, kradnę i przesyłam dalej. Nie? No wiesz co, no chyba chodzi też o formę, nie? Bo jak my sobie stand-upowaliśmy tak bez żadnych granic, nie? Jak można było normalnie występować przed wirusem, no to było takie normalne, że się zbierało materiał przez rok i się go grało i tyle. I jakby on się tak nie starzał, nie? Tak. A teraz jak się przerzuciliśmy na inne formy, jak w kwietniu Leja do mnie napisał, żeby zrobić piosenkę, nie? Tak. Odnośnie sprawy z Kazikiem, tak? No ale to było odwołanie do tweetu Kurskiego. Tak. I nikt już nie pamięta tego tweetu, nie? Tak. Jakby to jest już tak anachroniczna sprawa. No to było w kwietniu, nie? Tak. Ale to się zestarzało już po miesiącu, dwóch. Tak. I ta piosenka dalej gdzieś wisi w internecie i ludzie nie mają pojęcia, o czym to jest, nie? Tak. Bo nie daliśmy tego tweeta na początku, nie? Tylko jak się obejrzy mini Leja show, to masz cały kontekst, bo on tam całościowo potraktował sprawę. Nie, w życiu bym tego nie obejrzał. Nie zapłaciłbyś miłości. Co, nie lubisz Lei? Nie, po prostu muszę pomalować figurki. Okay. Nie, żartuję, rzecz jasna. Ale to no, ale, tylko rozumiem. Ale lubisz Johna Olivera na przykład, nie? Czy nie? Nie. W ogóle nie. Dosyć to takie się zrobiło wtórne. Zresztą, ale widzisz, ale to jest bieżące właśnie. Tak, nie? Zgadzam. To ci nie ucieknie, bo masz cały kontekst. Jakby to jest jakby uczyć się historii. Tak. Bo dokładnie wiesz, jakie były problemy przez ten tydzień rok temu. Nie? Mm-hmm. No, jeżeli ktoś ma świadomość o tym, że historia to też jest teraźniejszość, po prostu tylko kiedyś, to no, zdaje się banalne, ale tak pomyśl o tym przez chwilę. Nie? Tak jak mówię, pokój wersalski, ludzie pewnie siedzieli i czytali gazety. Jak sobie myślisz, no tak, pewnie tacy ludzie jak ja, czy ty i tak dalej siedzieli po prostu, no ciekawe co z tym pokojem będzie, no nie wiem i tak dalej. Więc jeśli masz do tego podejście, to nie sądzę, że samo uczucie, które opisujesz, tym tak jakiego, że to jest aktualność, to się dzieje teraz, to jest jakby przez świat, przez wieki. Tysiąc elementów poruszyliśmy naraz. Ja bym bardziej się dopytał, czy już z punktu widzenia takiego czysto właśnie reagowania trochę na newsy, czy chciałbyś się w tym jakoś odnaleźć, żeby tak pisać rzeczy, jak to mawiał jeden z klasyków gatunku, topikalne, czyli na pewien temat? Wiesz co, no, ja jestem teraz w takim przystoju, w ogóle nie wiem, co robić, nie? Bo najchętniej bym wrócił na scenę, ale nie ma takiej opcji i długo jeszcze chyba nie będzie. Ale też już widziałem po ostatnim programie, no, że to była straszna walka, żeby to dopiąć, żeby to nagrać, żeby to złapać w dobrych reakcjach przy 1/4 sali i żeby to wrzucić jak najszybciej, nie? Bo zacząłem pisać żarty o tym, co mnie otacza, czyli o COVID-zie, o tej rzeczywistości, o lockdownie. I zdałem sobie sprawę, że mój program musi się ukazać w tym roku, bo już potem przestanie być aktualny, nie? Tak. To znaczy, dziwnym to uczuciem jest, że wszyscy się modlili, żeby nie był aktualny. oby to się nie przydało. Ale to też, ja to oglądałem i reakcyjnie też, bo to nie jest tajemnicą, że Kutek też nagrywał chyba plecy do pleców tak zwane. Tak. I Korbel. Korbel również nagrał i miał całkiem niezły wykon. Ja wiem. Ja w ogóle... To jest niesamowita historia. Po 8 latach powoli widać progres.
Ale słuchaj, w ogóle ty znasz kulisy tego, jak to się stało? Ponieważ tam chyba miał kto inny jechać, tak? To była normalnie, my zazwyczaj jeździmy w trójkę, czyli tak. Jakutek i Brudzewski. Tak. I Brudzewski w ogóle tam z dnia na dzień codziennie było coś. Była tak. Tragedia w ogóle. To, że Korbel to dociągnął, to ja jestem pod wielkim wrażeniem. Zgadza się. Bo najpierw mieliśmy zaplanowaną trasę w marcu. Co ciekawe, marcu. To samo powiedział komornik sądowy tutaj przy sądzie gospodarczym. Panie Korbel, że pan to dociągnął, ja jestem w ciężkim szoku. No, wie pan. Nie, ale wielu ludzi tak, nie może w to uwierzyć. Bo to był przenoszony występ. To miała być wielka trasa w marcu. Mhm. Nie? My w ogóle w lutym mieliśmy prawie codziennie występ. Nie? Było super. W marcu COVID, dobrze, wszystko luty odwołane. A żebyś wiedział, no ja w lutym grałem prawie tyle występów, co przez resztę roku. O, oh man, faktycznie. Jak się pomyślisz, że kiedyś to była norma, to teraz rzeczywiście się to zdaje jakąś elizjum, czasami zapomnianymi. No i przełożyliśmy te grania na nie wiadomo kiedy i w końcu październik, padło na październik, nie? I na tydzień przed trasą jeb żółta strefa, tak, jeb tak. czerwona strefa tak. I nagle trzeba było te już sprzedane bilety porozdzielać na mniejsze tak. grania i już dwa dni przed trasą jeb Brudzewski ma wirusa. Wow! No to dobry zestaw. I Korbel powiedział, że żeby tego nie odwoływać, no bo to już nie była walka tak. o to, żeby to przełożyć, no to żeby to się odbyło po tak, prostu, tak, nie? Tak. To i tak są grania przełożone, to mają tak z połowę ludzi, mhm. którzy przychodzą, mimo że wszystkie bilety są sprzedane, nie? Racja. I kurde, i Korbel stwierdził, że on nigdy nie występował pół godziny, ale z drugiej strony przez 8 lat gadał różne rzeczy przez 5 minut. I to poszło na plakat. Trochę tak. To jest w ogóle nazwa jego programu. Ja nie mam, nie mam pół godziny, ale przez wiele lat robiłem po 5 minut. Nie, kwestia jest, że... Nazwał program Bartolomeo. No tak. Nie, ale ja miałem wszystkie te lęki, które ty teraz manifestujesz formą beki. No tak, to na szczęście jesteśmy skryci za gardą czasu, ale kwestia jest, że... Ale powiem ci, że no, dał radę. Tak, nie, autentycznie ja dał radę i byłem pod wielkim wrażeniem, że ja kurde. Jestem zszokowany, nie wiem, czy oglądałeś jego prowadzenie tego talk show, ale... Erik Andre, nie? Tak. Tylko bardzo nieświadomy. Miejscami bardzo nieświadomy, ale to jest w ogóle... zwłaszcza jak się porówna, wiesz, te spiny wszystkie, żeby to wyglądało tak mega super profesjonalnie. Mm-hmm. Urok w tym, że Bartek wyraźnie widać jego nerwy i tak. jak próbuje sobie z nimi poradzić. I zwłaszcza, ja nie wiem, czy wszyscy też jakby kumają te konwencje, ale mm-hmm. z czasem myślę, że na pewno będzie to coś wielkiego. Ja nie wiem, czy on kuma te konwencje. Nie, Bartek już właśnie też przez lata zdawałem się, że nie jest świadomy tego, ale nie, on wie o co mm-hmm. chodzi. Zresztą jeżeli widziałeś go na scenie, to on ma pewność siebie, ale zanim się ona ukaże, to tam jest tyle po prostu wątpliwości, jest bardzo ciężko. No mnie to urzekło, jak Kutek próbował być merytoryczny, a aha. Korbel bez przerwy zmieniał temat. Tak, nie, no śmieszne. Faktycznie. No też wielkie brawa i w sumie no, ciężko powiedzieć brawa dla miejsca, ale to miejsce, w którym nagrywaliście, czyli Fama, tak? Nie, dobrze mi tak, tak, to jest w Białymstoku moja scena. Bardzo, bardzo też wdzięczna i tam chyba zresztą nic dziwnego, bo to ona ma tradycje dość duże, prawda? No to... Cóż, ja w ogóle tam zacząłem, to był mój pierwszy występ w tym nie mówię miejscu. O takich. No. No, no, ale no. Od lat których? 80. chyba, do szkoły tego. Ja tam kawał czasu już są. O Jezu, no nie mam pojęcia. Jakby tam jest ośrodek kultury, na górze jest kino też. Tak, no, ale tam zawsze były komediowe rzeczy, tam w Famie, w piwnicy poniekąd też. Bardzo długo też nie mogliśmy i w zasadzie dalej pewnie nie możemy, jak wróci już to do normy, robić tam za głośnych imprez, bo w kinie słychać. Aha, jasne. Wow. Ale już ustaliliśmy dawno, że komedia to nie są głośne imprezy. To jeden, a dwa, zrobić taką imprezę, gdzie wiesz, przez na czerwonym, czyli na najgłośniejszym po prostu ludziom spoilować filmy. Tak. Wiesz, tam sprawdzić na afiszu co jest i wiesz, że tam... nie, o, zabił... Kurwa, kelner. Więc fajna opcja też w tym kinie na górze, bo tak. ja tam znam dojście, jak można dojść. Za darmo sobie film obejrzeć. Można wejść za ekran i oglądasz jakby odwrócony film. Doskonale. No. Bardzo dobrze. Fajne to miejsce fajnie. Do zabrania dziewczyny. Tak. I jak oglądasz Memento, to ma sens. Ale...
Tak, albo Tenet. No, właśnie z tym filmem. To był ostatni film, który widziałem w ogóle w kinie. Teraz, bo otworzyli tego. Tak, też byliśmy na nim. Właśnie dlatego poszliśmy, bo wreszcie można było wrócić do kina. Jak się podobało? Nie było warto. Kurde, no tam były momenty takie, gdzie mawia się, że trzeba trochę zawiesić logikę na kołku, nie? To tu ją trzeba było na szafot zawiesić, wow, było hardkorowo. Ale wiesz co, ja nie wiem, jaka jest twoja opinia co do kina Christophera Nolana ogólnie, bo to jest, wiesz, to nie jest jego jedyny film, prawda? Ale on też ma taki trochę swój własny sznyt, który się przy wspomniane Memento. On ma czasowy fetysz po prostu, tak. Nie? Ten porofilię. Ale ciekawe, nie? Bo, ale chyba najfajniej to wyszło w Dunkierce. Mi się akurat najfajniej. Fajna była Dunkierka. Tak. Bo tam też był ten czas, była ta skala, był ten koncept właśnie tego, że to jakby zwężały się. Trzy linie czasowe. Tak, i one się jakby kulminowały wszystkie w jednym miejscu, ale no, tytułowej ewakuacji wojsk brytyjskich, ale to wszystko było jednak chyba łatwiej niż. Pistolety strzelają do tyłu, bo ktoś się... Ale co? A samochód? Co? Się już tak nie zdaje... Ciężko było tam w niektórych momentach przesiedzieć, tak aha, okej. Okay. Tak, tak. Dobra. Bardzo mi się podobało, że sobie wymyślił, że muszą korzystać z butli tlenowych, tak, bo powietrze nie jest tak zasysane, jak powinno być. No właśnie tak jak mówisz, samochody już jeżdżą normalnie. Tak. Czyli w silnikach to nie działa. Nie. Nie, bo on tak kurde próbuje żenić. To jest na pewno twórca autorski, nie? Tak. On ma swoje te fetysze i robi to, co go jara. Ale ostatnio bardzo to żeni z popkulturą i no Tenet nie wyszedł po prostu. Wiesz co, chyba też, ale doceniam tak podobnie jak ludzie trochę o Tarantino mówią, że to jest jednak dalej kino. Tak. Że to nie jest produkcyjniak, że tam jest jakiś człowiek, jest jakiś pomysł, a nie pomysły grup fokusowych po prostu. A, okej, okay, no to dawno się nie było. Albo chińskie pieniądze tam, że Iron Man leci do... i Falun Gong rozpierdala. No nie ma. Ale no są tacy reżyserzy, że nawet jak im dasz Marvela, to zrobią swój film, jak Taika Waititi. Tak, tak. No przecież to, co on zrobił z Thorem, no to on odczarował Marvela. Oni wtedy zdali sobie sprawę, wow, my możemy być śmieszni i zarabiać pieniądze. Zgadza się. Tu chyba wyszło ponownie zaufanie do osób, które robią kino tak zwane gatunkowe czasem, nie? Bo... I to jest coś, co mnie jara. No wiesz. Właśnie wiesz, że Marvel już złapał, nie? Że tak to trzeba robić. Tak. I nowego Doktora Strange'a będzie robił Sam Raimi. Tak, widziałem to. W ogóle jestem zachwycony. Ja jestem też tak zajarany tym w ogóle. Oddajmy też, Sam Raimi, nie wszystkie filmy jego są dobre. To też tak, jest tak, Spider-Man 3 pewnie. Nie, no też między tym a tym się jeszcze pojawiło kilka stinkerów, ale samo zaufanie do... Wiesz, mam nadzieję, że wrócą. On też, Bruce Campbell oczywiście będzie tam grał. O Boże, nie mogę cholera się doczekać. Kogo, bo, ja jestem tak psychofanem w ogóle Martwego Zła. Tak? A jak ci się ten serial podoba? Bardzo też. Znaczy, w pewnym momencie go zarzuciłem, bo już był żenujący. Tak. Ale któregoś dnia tak sobie stwierdziłem, że może się dzisiaj napierdolę i obejrzę, co tam się stało. Patrzymy na kalendarz Mieszka i tak każdy dzień jest tak. Ale warto było. To był wspaniały dzień. Bo moje życie byłoby inne bez tego dnia. Wróciłem i ten serial się okazał, że jednak był fajny, tylko miał dołek. A ten dołek to drugi sezon. No to trochę jak The Wire. Też byli Polacy w porcie. Ale kwestia jest, że to jest tylko tak kończąc, że wiesz, że też no, naprawdę wybitni reżyserzy, reżyserki, na przykład kino Nowej Przygody, prawda? To większość oni startowali gdzieś robiąc, grając czwarte, dziesiąte skrzypce przy Rogerze Cormanie, który tam kręcił 15 filmów naraz, ale przynajmniej się uczyli tej sprawności takiej warsztatowej. A Spielberg, jeden z moich ulubionych jego filmów, to jest Pojedynek na szosie. To jest film, który zrobił on będąc bardzo młodym i on jest thrillerem, w której po prostu koleś jedzie samochodem po jednym z takich bardzo, takich dosyć bocznych dróżek w Stanach Zjednoczonych, ale też autostradą i kierowca wielkiej ciężarówki chce go zamordować. Nie wiadomo dlaczego, nigdy go nie widzimy. Też. Ekstra. Super historia. No i też wiesz, Spielberg umie kręcić filmy i to widać było od pierwszego momentu. To prawda. Polecam wszystkim, zdecydowanie. I też no, finał tego jest piękny, zwłaszcza wszystkie elementy, które cenię w horrorach, to, że właśnie
Nie, że tam Jason po raz tysięczny, ponieważ on tu i szatan go opędza. Nie, najważniejsze, żeby to nie było. Mm-hmm. To była taka siła, wiesz, przyrody. I tak, jak, tak działa tam zwykła ciężarówka. Co mi się mnie w ogóle rozwala to, i też mówił o tym Raimi, że jest bardzo duża nić porozumienia pomiędzy horrorem a komedią. Nie? Tak, że tak. On to odkrył właśnie przy Martwym Źle 2, tak. Że totalnie już wystarczy zatrzeć te granice i masz po prostu świetne kino, jakby, czy świetne, można się pokłócić, ale to się ogląda doskonale, chociaż jest głupie w cholerę. Tak, bo chyba emocja jest podobna, tak, tylko chodzi o jakby wektor jej, bo jeżeli, wiesz, się powiada, że tam miłość i nienawiść to sama emocja, tylko jest odwrócona. Mm-hmm. Odraza i wiesz, i znudzenie to samo. No to, i strach i śmiech strach mają i śmiech, reakcję tak. W kinach. Po prostu czujesz to napięcie wewnętrzne, tak. I nie wiesz, jak je rozładować. I ono się wynika z tego, że to, co widzisz, nie do końca zgadza się z tym, co wiesz o świecie. Więc tam się pojawia strach i śmiech, nie? Więc rzeczywiście, no, a czy oglądałeś ten, no zresztą trochę promowany film W lesie dziś nie zaśnie nikt? On, tak, tak. Jak pod względem slasherowym ci się podobał? Wiesz, właśnie, no, ja właśnie tego postulatu? Jak po raz pierwszy usłyszałem o tym filmie, stwierdziłem, o, to jest dla mnie, nie? Tak. To jest wreszcie coś takiego, czego w Polsce nie było, a bardzo chętnie obejrzę i pewnie mi się spodoba. No i jakby jak myślę, że zgadzam się z większością zarzutów, nie? Że on jakby jest zrobiony po Bożemu, ten film, ale trochę bez duszy. Tak. I odhaczanie pewnych rzeczy. Tak, tak, tak. I jakby okej, ale no kurwa, przydałoby się, żeby mieli trochę więcej zabawy przy tym, nie? Tak. Jak Raimi kręcił pierwsze Martwe Zło, przepraszam, że cały czas do tego wracam, ale no jestem takim psychofanem, mam kurwa w domu wielki plakat z Armii Ciemności, mam buty w Nerdonomikony. Zamówiłem, kurde. Nie masz ręki. Moja siostra zrobiła mi na urodziny taką protezę. Tak. Piłę mechaniczną. Mam piłę mechaniczną, pluszową. I mam też podpisany plakat z serialu przez Sama Raimiego, Bruce'a Campbella i Lucy Lawless. A to gdzie to złapałeś? A Ćwiek, Jakub Ćwiek mi dał na urodziny 30. What? Serio? Tak, w ogóle miał mi dać w oryginale, wiem, bo to tajemnica miała być, ale żona mi powiedziała, która w kolaboracji ze Ćwiekiem to planowała. Miałem dostać. Uwaga, tutaj informacja dla wszystkich gitów. Nie wchodzić w związki przestępcze z żoną Mieszka. Pruje się srogo. Ćwiek miał mi dać fragment scenografii z Armii Ciemności, podpisany też przez ekipę, bo miał. Tak. I wysłał to Pocztą Polską do Białegostoku i ona to zgubiła. What? I to nie dotarło do nas do domu, tylko Ćwiek to dostał po miesiącu z powrotem, zwrócone i zniszczone przy okazji. Więc Polska. Zamiast tego dał mi plakat, który też jest super. Kurczę, to świetne. Wow, w ogóle mi się bardzo podoba, bo też... O kurczę, ale trochę szkoda tej scenografii. No strasznie, totalnie lepiej. Szkoda. Też wiesz, jeśli chodzi o to, no... A co miałeś powiedzieć? Zapomniałem. A nie, bo wiesz, że jaki przykład, wiesz, tej zabawy w ramach tego kina gatunkowego jest tego przykładem oczywiście Martwe Zło. A, tak, bo gadaliśmy o tym... Przepraszam, ale gadaliśmy o tym W lesie dziś nie zaśnie nikt. Zgadza się, tak. No to jak Raimi kręcił pierwsze Martwe Zło, to był projekt studencki. Tak. I oni tam naprawdę mieli dużo pasji i mało budżetu. Tak. I ten brat Raimiego w ogóle był w tych... przebraniach, kurwa, tych potworów, tak. I on tam siedział po parę godzin, bo nie można było go wyciągać, bo to zajmowało zbyt wiele czasu. I podobno jak go w końcu wyjęli z tego stroju potwora, no to tam wylali pot w ogóle, że się zebrał pot w tych jego butach, nie? I zobacz, ile to trzeba mieć w ogóle pasji, żeby to robić. Ludzie nie? trochę nie rozumieją, jak działają te stroje. No. Ja też się przekonałem w najgorszy możliwy sposób. No i to też było kino klasy B. Nie? A teraz to jest grupka ludzi, którzy są tym zajarani i robią to z bardzo dużym budżetem. I umówmy się, większość też tej ekipy nie ma pojęcia, na czym polega ta faza. Chyba, nie? Tak, nie chodzi, tak, chyba te odniesienia, które się tam znajdują, dla niektórym nawet uczestniczącym w nich muszą przelecieć nad głową. Wiesz? Bo zresztą to jest taki głębszy temat, który ja wielokrotnie poruszałem, że właściwie...
takie kino, o którym wspominamy, jak nie to, żeby to był absolutnie zły film, bo on się, ogląda się go dobrze, to w lesie dziś nie zaśnie nigdy, ale to jest też takie jakby śnienie cudzych snów. Tak. Ja chociaż może już powoli będę z tego rezygnował, bo jak się chwilę zastanowisz, to wiesz, dla ciebie czy dla mnie oglądanie horrorów za młodu to było to. Ja też strasznie lubiłem. Pamiętam, jak Aliena pierwszego obejrzałem. Przyznam, że raczej jestem z drużyny Predatora, bo ja po prostu lubię, jak się ludzie nakurwiają i strzelają. Ale to było dla mnie wow, wow, wow po prostu. I to jest oczywiście amerykańskie kino akcji, horroru też, ale zrobione w ten sposób, że ciężko je wyrzucić z głowy. No i nie mamy jednocześnie żadnych polskich horrorów, prawda? Mm-hmm. Bo lata 90, nawet tak. Wcześniejsze, to jest absolutna posucha. No i nie mamy posucha. Na pewno horrorów komedii. Tak. Ni cholery. Tak, to jest ciekawe. Właściwie dlaczego tylko, ale to działa tylko w wizualnych formach, mm-hmm. bo na przykład ciężko mi sobie przywołać jakąś książkę, która by spełniała takie podwójne standardy horroru i komedii. Wiesz, co by było najbliżej w Polsce? Mm-hmm. Hydrozagadka. Tak. Chyba to, tak, możliwe. Tak. To nie był horror, ale to było takie mocno eksperymentalne i widać, że oni mieli pasję, jak to robili. Tak. Mieli wizję, pojebaną wizję i się jej trzymali. Tak, tak. To jest w ogóle film, który jeżeli tutaj młodsi słuchacze, słuchaczki nie widzieli go, usiądźcie sobie w leniwe popołudnie, tak. Koniecznie. No dobrze, ale to wiesz, o tyle jest to ciekawe, że na przykład ktoś podejmując decyzję o nakręceniu takiego filmu, to prawdopodobnie też był projekt pasji w znaczeniu, że napisz taki scenariusz, wiesz, i gdzieś tam potem się tłucz po tych wszystkich kurwa skretyniałych instytucjach, które się zajmują finansowaniem filmów w Polsce. Mm-hmm. To wymaga, ta część to była pasja, tak. Bo której wtedy sam Raimi z ekipą nie musiał wykazywać, bo oni po prostu wzięli kamerę i zaczęli to kręcić. Prawda? Wiesz co, w ogóle ostatnio słyszałem od kolegi, który jest scenarzystą, że pewne rzeczy nigdy nie powstaną w Polsce. Tak. Nie? Że ta produkcja nasza jest tak strasznie spaczona takim spojrzeniem. O filmy mówisz, tak, bo ja myślałem o prawa kobiet. Wiesz. Nie. Chodzi mi o to, że po prostu gdzieś tam w tej całej instytucji, nie wiem jak to nazwać, tej piramidzie, machinie, nie, takie, tak. To siedzi po prostu jakiś pan z produkcji i najczęściej jest to taki po prostu Janusz z wąsem i on to klepnie albo nie. I on ma bardzo konkretną, jasną przestrzeń w głowie, nie? Tak. Co jest śmieszne, a co nie. Tak. I to widać nie tylko w przypadku filmów, ale też na przykład w przypadku tego, jak się traktuje stand-up w produkcjach telewizyjnych, że też się nie wypowiem, jaka to stacja telewizyjna. Ale też w produkcjach kabaretowych było to bardzo widoczne i to latami. Tak, no. Ale wiesz co, no tutaj można postawić temu taki kontrargument, że mamy wszystkie dostępne środki, żeby robić to samemu. Wymaga to pasji i nawet jest możliwość znalezienia finansowania, które pozwoli na taką produkcję. Stand-up tak, ale no, filmu nie nakręcisz sam. Myślę, że możesz próbować zbierać hajs, faktycznie. Ale no, nie nakręcisz. I umówmy się, nie mamy zdolności, żeby kręcić filmy. Nie? Możemy napisać scenariusz. Tak, może tutaj chyba rozbija się o ten brak wiary, ale już coś, co chyba też powoli zdaje mi się z każdym rokiem coraz bardziej jasne, że ja nie będę w pokoleniu, które skorzysta z tego, gdzie będę mógł nakręcić film komediowy ze swojego pomysłu i nie mam z tym żadnego problemu. Czemu tak zdziedziałeś? Bo nie, chodzi o to, że jest takie złote okno, gdzie to można zrobić i myślę, że to jest do 30. Potem już tak odpuść sobie. 33, może 5, ale... Wiesz co, no, to nie do końca tak działa, bo ja w ogóle miałem kiedyś ambicje, chciałem być reżyserem, chciałem się dostać do łódzkiej filmówki. No kto nie chce. No i poczytałem o tym i dowiedziałem się, zresztą miałem kolegę po filmoznawstwie, że oni nie przyjmują ludzi po maturze, no, że żeby dostać się na łódzką filmówkę, najlepiej by było skończyć inne studia i wiedzieć coś o życiu. Zgadza się. Z PWSTK-ów różnych biorą ludków i tak dalej, to tak działa. Tak naprawdę jesteś w idealnym wieku. Nie, chodzi tylko bardziej, że myślę, że bardzo się cieszę, że stand-up tam poszedł, bla, 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 chuja muja, ale jakby owoce tego, tej popularności muszą być odłożone przynajmniej na czas, kiedy wzrośnie pokolenie, dla których to by była naturalna rozrywka. Wtedy też by można było, no bo to nie jest też tak, że ludzie nie są świadomi, jak wygląda rozrywka na całym świecie, mają ten sam dostęp, tylko że to trochę potrwa po prostu. Mm-hmm. Myślę, że musimy jeszcze
Ja naprawdę, ja już nie mam co do tego złudzeń, myśląc, że chyba jesteśmy tym pokoleniem, które Mojżesz zostawił na pustyni, jak wyprowadził je z Egiptu, bo pamiętało niewolę. A niewolę mam tutaj na myśli czasy, o których wspominasz, czyli właśnie Januszów, że tak użyję tego klasistowskiego, nie, ale określenia, czyli ludzi, którzy decydują, tak zwanych gatekeeperów. No nie zgadza się z tobą. Tak, myślisz, że to jeszcze do zrobienia będzie? Wiesz co, myślę, że młodsze pokolenie od nas w ogóle nie jest tym zainteresowane. Możliwe. Oni mają swój świat, nie? Więc kto ma to robić, jak nie my? Fakt. Choć myślę, że nadal jest jakaś nobilitacja, ale tak, kina umarły. Oczywiście nie wiem. Ale dalej jednak, jeżeli by Netflix komuś zaoferował, to myślę, żeby ktoś się zgodził. Tylko no, to wszystko jest oczywiście trochę takich, wiesz, o fantazmatach rozmowa, niestety. A wracając już na ziemię, jakkolwiek fantastyczną, jak, żeby odbić jeszcze od Martwego Zła, a oglądałeś ten remake? Tak. Podobał ci się jak? Tak, jakby zrobili z tego normalny horror. Tak. I jakby to było coś innego. Jakby nie uważam, że to jest w kanonie, ale to był okej film. Po prostu pobawili się stylistyką horroru, stylistyką gore i było okej. Podobało mi się właśnie to, że potraktowali to poważnie. Nie zrobili z tego, wiesz, festiwalu mrugania kurwa okiem. Nie, no nie można być drugim Raimim. To jest niepodrabialny styl. Tak, właśnie czasami, bo jak wspominamy, że horror i komedia mają blisko, ale traktuj obie poważnie. Tak. Nie rób z tego, że jak, o, to nie jest do końca to, a nie do końca to, bo wtedy masz nic. A wiesz, że teraz robią drugi remake? Tak? Czy w zasadzie w ogóle kontynuację? Kontynuację remake'u. To jest tak posrane, bo przecież w ogóle no to trzeba naprawdę nadążać za tym, jak zgadza to jest. Się. Bo pierwsza część, znaczy nie, jakby druga część to jest remake pierwszej, a mimo to ma numer dwa. Tak. Trzecia część to jest sequel drugiej. Drugiej, tak. Który ignoruje, bo pierwsza była... Tak, ignoruje pierwszą. Horrorem z elementami komediowymi. Tak. Ja myślę, że Evil Dead 2 to jest jednak już komedia z elementami horroru. A trzy to jest komedia. To jest komedia. To jest czasami kreskówka. Tak, komedia dla dorosłych w znaczeniu, że pokazuje takie... No tam są... No. Do dzisiaj, ja przyznam, że najśmieszniejszą rzeczą przez wiele lat, jakie oglądałem, to było jak... To jest jedna drobna scena z Armii Ciemności, jak ten lord, wiesz, bo tam są ci rycerze i tak dalej, pierdoły, i on w pewnym momencie musi wyjąć miecz z pochwy i ten pochwa i ten miecz trzyma giermek, łapie za miecz i zamiast wyjąć go jak człowiek, kopie tego typa. Tak, odpycha giermkę. Tak, coś tak... Jezus, to wyglądało więcej wysiłku, ale pasuje jak nic. I podobało mi się też to właśnie, że nowy film nie był żadną miarą tam, Bruce Campbell wyskoczy na chwilę, tak, hej dzieci, bawcie się dobrze, bo to jest wtedy tylko dla fanboyów, prawda? Tak. A jeżeli potraktujemy to poważnie w znaczeniu takim, tak jak niedawny zresztą remake Laleczki Chucky. Nie wiem, czy oglądałem. Nie widziałem, ale chyba poważnie go poprawił. Tak. Widziałem, że jest taki uwspółcześniony mocno. Tak, właściwie na tyle, że ten element pod tytułem nie musi się nazywać Laleczka Chucky. Kompletnie to nie ma znaczenia. Ja bardzo lubię takie filmy. Tak samo teraz zrobili Niewidzialnego Człowieka. Niewidzialny Człowiek, świetny był. Doskonałe, właśnie bierzesz... Tak. Horror w ogóle przeżywa renesans teraz, nie? Zdecydowanie. No myślę, że tutaj ten nowa fala horroru to są ludzie, którzy nie widzą w nim tylko eskapistycznej rozrywki, ale jednocześnie pamiętają, skąd pochodzi ten horror. Prawda? A widziałeś taki film Nie oddychaj? Tak, też dobry. Strasznie mi się podobało, że to był horror bez elementów fantastycznych, po prostu. Zgadza się, nie? Tak, po prostu skurwysyn jakiś tam biega. No. Bo czasem ludzie są wredni. Tak. Tak, powiem ci, że jest, nie wiem, czy śledzisz tego, ale czy na przykład byś mógł wymienić jakiś tych jeszcze tytuły, które z tej nowej fali ci się podobały? Cabin in the Woods. No to wiadomo. No to jest taka w ogóle gratka dla metafanów horroru. W szczególności chyba dla fanów Martwego Zła, ponieważ jakby punkt wyjściowy jest tam. No ale to jest niesamowite, bo niektórzy ludzie, których znam, no nie podobał im się ten film, bo traktowali go serio. Tak. A to nie jest w ogóle serio, nie? To jest film o horrorach, o robieniu horrorów. Tak. No. Tak, dokładnie. Tak, to jest... taki trochę list miłosny do zbiorczej wiedzy na temat pewnego gatunku. I ten sam reżyser zrobił potem bardzo podobny film, tylko o kinie Tarantino. Też taka dekonstrukcja. Się nazywał Źle się dzieje w El Royale. W
Ale ten sam reżyser? Nie, tak. bo to, a to nie robił przypadkiem od Buffy postach wampirów pan wybitny reżyser Avengersów Joss Whedon? Wypadło mi, jak on się nazywał. Chyba. Ale wiem, że to jest ten sam koleś. Tak? No. No dobra, to jest... Albo wyprodukował może. Wyprodukował, wiesz, no, bo Joss Whedon, jak skończył, on jest od Firefly, wiadomo, tak? Na pewno od Buffy postach wampirów, w ogóle ulubienie z nerdów taki przed pewien czasu, tam o, je, zawsze było spoko. On też w tym filmie był, Cabin in the Woods był w takim piekle developmentu, bo on nie miał być wydany. Dopiero po tym, jak Joss Whedon wyreżyserował z sukcesem Avengers, który był właściwie jego pierwszym filmem kinowym per se, ciekawe. To dopiero wydano Cabin in the Woods jakoś, bo też wiesz, nagle się okazało, że Chris Hemsworth potrafi sprzedawać bilety i tak dalej, ale czasowo ten film powstał przed tym wszystkim. Także dosyć taka dziwna akcja. No, też pokazują, że no, o ile polskie, na tyle ile się znamy, realia kręcenia filmów są dosyć trudne, to te w Stanach to musi być kurwa szaleństwo, nie? Tam trzeba ludziom zarobić pieniądze takie duże. Jeżeli chcesz coś dużego zrobić. Ale z drugiej strony właśnie to kino nowe, horrorowe pokazuje, że możesz też mając pomysł, wiarę w niego i umiejętności dość, by je zrealizować, naprawdę zajść daleko. Prawda? No te filmy Pila są bardzo spoko, nie? As? Pila 1, Pila 2 i Pila 3. Nie, tego z Kent Peele. Aha, tak, Jordan Peele. Tak, no. As oraz oczywiście... Pila dziedzictwo. Jordan Pila dzieciństwo. Dzieciństwo. Faktycznie, on też, no tutaj najwięcej chyba za Get Out tak. Crazy'u. Super był. Świetny był ten film. Faktycznie. No. Tak. On to łączył różne elementy, ale As też mi się podobał ze względu na to, no może sam koncept za tym nie był tak ciasno spięty jak ten poprzedni, ale ten sam klimat i realizacja świetna. No i podoba mi się, że to był też jakby film o czymś, prawda? Tak, no to rasizmie przecież było. I te obrazy, które tam są, są straszne, ale jeśli się zastanowisz, co za nimi stoi, to dopiero cię łapie taki... No, uwielbiam filmy, które cię motywują w ogóle do złapania jakiejś myśli, nie? Tak, to jest ekstrem. Pain and Gain, Michaela Bay. Ale kwestia, nie, Jordan Peele, co ciekawe, dostał też... Ale to w ogóle zagrzebali, bo to widać było, że to było robione przez tydzień. Strefę Mroku też on realizował, ale to kurwa ponoć była tragedia. Nic śmiesznego tam ani strasznego nie było. Jeszcze miałem fajną rozkminę ostatnio, że jest więcej tych związków z komedią właśnie, nie tylko z horrorem, ale i z akcją. Tak. Zobacz przecież, jakie wspaniałe rzeczy powstają, jeżeli weźmiesz aktora komediowego i zrobisz z niego protagonistę w filmie akcji. Tak. Przecież tak. No, tak powstali Strażnicy Galaktyki. Zgadza się, tak. Szklana Pułapka. Tak. Przecież Bruce Willis był sitcomowym aktorem komediowym. Tak, tak. I w ogóle nikt nie wierzył w to, że on będzie w stanie, no, wtedy w kinie akcji grali mięśniacy. Tak. Właśnie tak jak w Predatorze, Jean-Claude Van Damme albo kurde Arnold Schwarzenegger i tyle. A z Willisa się śmiali na zwiastunach, nie? Racja, faktycznie. To jak się zastanowisz, że on, tak, bo on wcześniej grał w tym Kochane Kłopoty, tak. Jeśli pan się nie myli, i też jest uznanym bluesmanem, co mi się bardzo podoba, tak. No, bo jak wiemy, najlepszy blues tworzą biali milionerzy, ale to jest, ale nie możesz tak wyzywać białych, mogę akurat, ich nikt nie będzie bronił. Kwestia jest taka, którego polskiego komika byś widział w filmie akcji? W filmie akcji? Rysia Mazura. Pod tytułem Wałbrzyskie Kroniki. O, doskonały. Totalnie bym to obejrzał. Łukasz Kukiełka, nie wiem czy mnie słyszysz, napisz ten scenariusz. Się nazywa Co się dzieje nocą w Lubaniu Śląskim. Zamknięty, nie? W opuszczonym centrum handlowym. Tak. Historia jak... Nie, ale nie, ja myślę, że Rysiu mógłby to napisać sam tak z pleców po prostu, kurwa. Pod tytułem Skorumpowani wałbrzyscy policjanci na zlecenie miejscowego PiS. Stary... Chcą zamknąć zakład masarski mojego ojca. Jezu. Jego stary też musiałby tam grać. No zdecydowanie, takiego wiesz, takiego padre miejscowego, takiego tak, wiesz, tak, takiego tak. Know it all, bez nogi. Ojciec chrzest. Słuchajcie, kurwa.
siedzi i tak. No i kiedy byłem mistrzem ping-ponga całego okręgu. No nie, ale to, co zwróciłeś uwagę, to znaczy, wiesz co, jest ogólnie takie coś, co podsłuchałem. Oczywiście o Norma McDonalda, że zdolność, jeżeli. W ogóle wiesz, ja nie wiem, czemu ludzie się pchają do jakichś tam dramatycznych rzeczy, wiesz, chcą być poważni, nie? Tak, to jest spoko, ja rozumiem, tak na co dzień, nie? Jakby tam idziesz do banku i chcesz. Ja nie wiem, to jest mój w ogóle pomysł, jak wygląda poważne życie, idziesz do banku. Tak, na pewno wszyscy chcą iść do banku. A, w spodniach. Ale... Nie no, bo normalnie mam wyjebane, nie? Ale w banku akurat do banku muszę ubrać jeansy albo... co mówiłem? No właśnie, że wiesz, że jest... ciężko wymyślić lepszą emocję, jaką jest, jak kogoś rozśmieszyć, poprawić mu humor. W złym momencie jego życia albo w dobrym i to jeszcze tak bez szkody dla kogoś, bez kopania w dół, wiesz jak jest, to bez singlowania kogoś i kurwa zabijmy go, tylko kwestia jest, że to uczucie jakie się odczuwa, ja nie wiem czy tu wiesz o czym mówię, o tym haju, nie? Że jak idzie ten żart i jak to w ogóle wszystko się splata, jak stoisz tam na tej scenie lub nie i wiesz, że to właściwie jest moment, w którym poprawiasz komuś humor, nie? Że to jest niesamowite przecież. Jest na Netflixie ten film o tym, jak kręcono szklaną pułapkę. Aha. Willis normalnie rozbawiał ekipę filmową i niektóre teksty zostały nagrane i wleciały do filmu. Tak. W ogóle oni pisali scenariusz na poziomie kręcenia. Nagrywali sceny, które były napisane tydzień wcześniej, nie? Okay. I nie wiedzieli, jak film się skończy. To jeśli tak było rzeczywiście, tak. To... I Yippee-ki-yay, motherfucker, to jest tekst Willisa, którego nie było w scenariuszu. No wyraźnie. Bo on to... go po prostu pierdolnął i się spodobało scenarzyście i wpisał to do scenariusza. Nie? Najbardziej mi się podobało, bo na niektórych kanałach w Stanach Zjednoczonych, na przykład w Utah, nie można przeklinać, nie? I ani się odnosić do spraw seksu i tak dalej, więc oni cenzurują. I tam jak leci szklana pułapka, to jest UPKA Mother Falcon. To też w starych wersjach chyba Knapich jakoś śmiesznie to tłumaczył, nie? No wiadomo. Tam... Czy to w Predatorze twoim właśnie, że coś tam z kurkowańcu? Tak, jest... I'm here, motherfucker! Jest taka kompilacja. Kurkowaniec to w ogóle jest, jak tak siedzisz, naprawdę nikogo tak nie nazwał. Ale racja, wiesz co, no to też jest z drugiej strony powiedzenie dość akuratne, beka na planie, kicha na ekranie, wiesz, jak to mają szpece od tego. No widzisz, tutaj wyszło. Wyszło, tak. No faktycznie. No Strażnicy Galaktyki są tym wyjątkowym elementem, bo one chyba jednoosobowo zamieniły Chrisa Pratta w wielką gwiazdę kina po prostu. Tak, a jak... kina akcji, potem gdzie go obsadzili? Znowu w Jurassic Parku, Jurassic nie? Parku, tak. Miał być Indianą Jonesem też przez jakiś moment. No. Zgadza się. A to jak sobie przypomnę, co on odkurwiał na planie Parks and Recreation jako Andy Dwyer. Właśnie, kurczę, zabieramy się teraz za to z żoną, bo dopiero skończyliśmy The Office. A, to przyznam, że The Office nigdy jakoś mnie tak nie wkręciło tak bardzo jak Parks and Rec. Ale chyba jest jeden tylko drobny problem, że z tego co pamiętam Parks and Recreation... jest dostępne w Polsce tylko przez usługę Amazon. Tak, my mamy Amazona teraz. Okay. I w ogóle jest super Amazon, polecam wszystkim, bo naprawdę świetne rzeczy tam są. Już widzę, jak Jeff Bezos tam ręce swoje. Dobra, no tak zaciera. No tak, mają też Boysów i Mrs. Maisel. Mrs. Maisel i też Fleabag. Fleabag. Fuck, no jak się policzy, to nie mają tak. Wiesz co, z czasem ja już nie jestem w stanie nic oglądać na Netflixie, jak patrzę, jak oni gówno wydają, to się wpadnie. No, jest źle. Jest źle. Jest nie najlepiej, zwłaszcza te, no muszą. Ale ja też rozumiem, że w czasach, kiedy ja konsumowałem marihuanę w ilościach znacznych, ja wiedziałem, że ja po prostu muszę mieć jakąś ilość rozrywki. Ona nie musi być dobra, nie musi być zła, musi być średnia, po prostu jak to mawia Szaka. Ale kończąc jeszcze tylko temat tych horrorów, tego wszystkiego, strasznie, strasznie długi zresztą, chyba mówimy o 30 minut o tym, ale czy ty nie chciałbyś kiedyś na przykład właśnie, bo wspominałem, że dość ciężko przełożyć na język niewizualny te koneksje, bo na przykład książki, które się starałem podejść do tego tematu, no może poza serią wiesz, Straszna Historia albo tam Nawiedzona Szkoła skierowanym do dzieci, dorosły człowiek raczej jak czyta, to tak w ogóle ciężko go rozśmieszyć, zacznijmy od tego, że bardzo trudno jest
czytając coś, żeby człowiek wybuchł gromkim śmiechem, widząc serię zapisanych słów bez jakiegoś dodatkowego obrazka, wbrew pozorom. Ale to jest do zrobienia. Ale żeby jakoś miksować, to ja teraz nie jestem w stanie nawet sobie z głowy za bardzo przesadnie przypomnieć takiego połączenia, gdzie coś było jednocześnie zabawne miejscami, a niektórymi miejscami straszne. Ale czy ty nie myślałeś o napisaniu scenariusza jakiegoś właśnie pod tym kątem? Ja myślę cały czas, tylko jestem bardzo leniwym człowiekiem. Tak. No ale tak, chciałbym bardzo. Bardzo bym chciał. A jaka tematyka by cię interesowała najbardziej, myślę? Wiesz co, też miałem jakiś pomysł, że chciałem zrobić mokument. O, dobry pomysł. Ale potem właśnie Korbel mnie zniechęcił, bo powiedziałem mu o tym i powiedział, że jest już komik w Polsce, który to robi teraz, ale nie powiem ci jaki. I to był chyba idealny sposób, żeby zarżnąć ten mój pomysł w zarodku. A, ciekawe, temu typowi powiedział to samo. No. I sam pisze. Korbel! Sam robi tak. Osoby. Sam. Nie, w ogóle on, nie wiem czy wiedziałeś, ale życie Bartka Korbela to mokument. Tak. Zający tak 30 jak, kilka lat. Tak jak twoje, to toast. Tak. Dziękuję za ten fragment. Jest to jeden z moich ulubionych elementów. Ale kwestia, że faktycznie jest to też, tylko w Polsce myślę, że mokument się wiąże z konotacją bardzo negatywną. Ze względu na popularność tych wszystkich filerów, które nawet nie zaszczycę nazwaniem, które są w ciągu dnia, ale także, że nawet te komediowe, które były przed laty, jakieś tam Kamera Cafe albo coś takiego, to wszystko było jednak paździerzą dosyć potężną. Ale... Zawsze chciałem zrobić jakiś taki film, serial, coś pokazującego naszą branżę, ale to jest tak na maksa banalny pomysł. Jakby, a z drugiej strony w Stanach robili już masę tego, a tutaj nic. A tak. Byłoby co pokazać, bo mamy troszkę inną sytuację niż w Stanach. Chyba tak. Myślę, że wiesz, ale na tym nie powiem, że połamał zęby, ale na pewno je trochę sobie nadkruszył już pan Abelard, który też podjął bardzo nobliwy wysiłek, czyli z zrobienia serialu właściwie od ziemi. Tak. Ale nie było takie złe. Nie, ja to obejrzałem z wielką przyjemnością, choć jednak rozumiem... Branżowe. Tak. Elementy, które tam miały być... niektóre były po prostu na zasadzie takiej prostej antytezy, nie może, ale, ale wiesz co, sam koncept bardzo słuszny. Druga sprawa, nie wiem, czy to jeszcze tak w ogólnej świadomości jest to, czym to... Zresztą coś, co spotkało również seriale, no nie wiem, ten serial Judah Apatowa z Pete'em Holmesem. Uwielbiam go. Tak, no ale on dostał kopa. Ale był doskonały, to są trzy sezony zajebistości. Zgadza się, bo odnajdywać się można tam powielokroć w wielu sytuacjach. Jednakże, jak on się nazywał ten serial? Crushing. Crushing, dokładnie, tak. Świetne. No i też wspaniałe role tam wielu gigantów, drapieżników sceny stand-upu w Ameryce. Rzecz jasna. Więc jeżeli za tym stoi nazwisko Judah Apatowa i HBO, może być ciężko w Polsce, choć... Spójrz na drugą stronę oceanu, a skąd się wziął Ricky Gervais? Z dupy, mam nadzieję, nie znoszę go. Lubisz Rukiego? No, bardzo lubię. Okay. Ja, widzisz. Każdy ma tam swoje zdanie na ten temat. Ricky nie zaczynał od stand-upu. Nie. Ricky pracował w biurze. Okay. I miał wkurwiającego szefa. Aha. I napisał o nim scenariusz biura. Tak, to jest na podstawie faktycznej. Taka jest wersja pewnie oficjalna. No, brzmi trochę za ładnie, nie? Oficjalna. No ale prawda jest taka, że przyniósł to do BBC i dali mu serial. Normalnie został reżyserem serialu, choć który sam jednocześnie napisał. Był też pracownikiem Radio 4 wcześniej, więc to nie jest aż tak do końca. Zresztą chyba najlepszą rzeczą, którą zrobił razem z Merchantem jest ta ich audycja. Nie wiem, czy oglądałeś ją może? Ja w ogóle uwielbiam tę parę. Słyszałem parę odcinków, bo oni też robili animację do tego. Nie? Tak, i to jeszcze zrobiłem w moim ulubionym stylu, takiej Hanna-Barbery. No, to fajne, ale ja bardzo lubię ich seriale też właśnie. Extras, tak, o Jezu, jak to jest złoto. Są to sceny, które zapadają w pamięć. Tak, teraz wszyscy oglądają Afterlife, tak? Afterlife, bo to jest najnowsza produkcja. Jest okej, okay, ale nie wiem, wolę statystów. Statyści w ogóle tam jest, tak jak ja wspomniałem wcześniej, że w Kryzysie Abelarda Gizy niektóre osoby, które występują na zasadzie takiej prostej antytezy, gdzie mamy ten, załóżmy, jakiś tam publiczny wizerunek, to albo go zwielokrotnimy, albo też po prostu odwrócimy, prawda? Mm-hmm.
to tutaj to, co zrobili z Patrickiem Stewartem na przykład, albo tak. Ianem McKellenem, albo... Danielem Radcliffe'em. Tak. No przecież to, tak, to jest niesamowite. I też, no to... Nie, chyba rzeczywiście Patrick Stewart rozbił mnie absolutnie ten fragment, bo... no, słuchaj. Ten motyw, że on jest starym, zbereźnym dziadem, który pisze jakieś szalone scenariusze. Albo jak Ian McKellen uczy aktorstwa, wiesz, po prostu jedyne co masz robić, to udawać kogoś innego. Tak, ja nie jestem naprawdę czarodziejem. Tak. No i jak możesz mówić, że nie lubisz Wickiego? No to on to napisał, nie? Znaczy nie lubię jego stand-upu bardzo. Moim zdaniem Bo to nie jest jego forma ostateczna, nie? To on sam co, o tym jest, mówił. Wisznu? On sam o tym mówił w Talking Funny, że on robi te seriale i w tym się spełnia. W pewnym momencie stwierdził, że powinien zacząć robić też tę drugą rzecz. Okay. Nie? To jest dla niego stand-up, tą drugą rzeczą. Szkoda trochę, ale no, wiele osób miało taką przypadłość, nie? Że, tak, że chyba gdzieś się rozmyło to, czym to powinno być. Chyba Louis też miał w tym momencie wyraźnie, a zresztą to nie jedyny jego problem. Nie, ale a czy jakieś mockumentaries jesteś w stanie takie długometrażowe polecić, jeśli chodzi o taką ogólną? Bo jest ich trochę. No, najlepsze jest The Office z całą pewnością. Ale to jest serial, tak? A to jest mockumentary. No w sumie faktycznie, jak tam się zastanowisz, to tak. To jest dokument o Dunder Mifflin jakoś. Co ciekawe, sam ten koncept potem już Ricky o tym mówił właśnie, że ci ludzie zachowują się inaczej, niż by się zachowywali normalnie, bo tam są kamery. Tak. I przez 9 sezonów tego prawie łatwo łatwo zapomnieć, że tam są te kamery. Ale na samym końcu są faktycznie wątki z ekipą filmową i jest opublikowany ten dokument, jest też pokazane, co się stało z tymi postaciami po publikacji. Nie? Świetne. To bardzo mi się też podoba właśnie, że ten motyw tych mockumentaries już jest od tylu lat w amerykańskiej kulturze, że on sam jest już ogrywany w pewien sposób, że wiesz, z jakiegoś powodu ktoś mówi teraz, w setkę robi, i czemu by miał trwać 10 lat dokument o firmie produkującej papier. Tak, tam wprost spadają te pytania, nie? Już wam nie wystarczy, nie? Tak. To też niewiele osób pamięta, że Trailer Park Boys też tak, to jest dokumentem. Tak, niby. Oczywiście, że tak. Pierwszy odcinek, zresztą chyba drugi czy trzeci sezon, jak chłopaki idą znowu do więzienia, to właśnie za atak na ekipę filmową. Na studiach pisałem jakąś pracę o dokumentach. W ogóle to jest ciekawy gatunek, to się wzięło z jakiegoś starego francuskiego filmu. O. On się nazywał Człowiek pogryzł psa. O, tak, słyszałem o nim. Tak. I to jest o ekipie filmowej, która śledzi seryjnego mordercę. Zgadza się, tak. I, ten, i on zabija i tak, ten... Taki, z wyraźną łysiejący taki koleś. I opowiada właśnie po zabójstwie, że teraz wrzuci ciało w worku do kamieniołomu, trzeba je odpowiednio obciążyć. Zgadza się. W zależności od tego, czy to jest kobieta, mężczyzna, czy karzeł. Tak, tak, tak. Tam jest dobrym elementem to, że to jeszcze chyba na czarno-białe jest kręcone. Tak jest. Potem był taki film, który się nazywał, już dokładnej nazwy nie pamiętam, ale tam Story of American Killer i tu tam jakieś imię i nazwisko, który jest amerykańską jakby, jakby wyraźną odpowiedzią, jeśli możemy sobie pozwolić. I tam niestety to potem skręca w taki slasher, ale te pierwsze sceny są dosyć wspaniałe. Tak. I, no potem, to ciekawy też koncept, że, no ale francuskie kino ma też świetne, przynajmniej przez ostatnie 15-20 lat też swoje własne tradycje horrorowe, które trochę niektórzy nie doceniają, ale ja jestem, jest kilka takich filmów, które wiesz, myślę, że w Stanach by nie powstały. A jakie na przykład? High Tension, Inside, Martyrs. Nie kojarzę w ogóle. No, to jest taki chyba najbardziej znany z tego towarzystwa. To jest koleżka, który się nazywa Alexandre Aja. On potem zrobił Wzgórza mają oczy, tą wersję, ten remake amerykański, który też nie jest dla słabych duchem, tak bym to nazwał. To jest miejscami gorno, ale też bez tego takiego elementu, wiesz, jak Eli Roth robił, że tam musi być cycor pokazany. Przepraszam, ale gdzieś to bardziej mi pasowało. Ale oglądałeś może Best in Show, ten film? To też jest, to jest film długometrażowy właśnie. No i oczywiście This is Spinal Tap, to chyba jest najbardziej znane, o tym pseudo angielskim zespole, który tam są sceny wspaniałe. Super, po prostu. Stamtąd pochodzi to słynne, że on ich gitarzysta kazał sobie wzmacniacze na 11, żeby można było, zwykle mają na 10, ale mój idzie na 11.
A ten mu tłumaczył, no tak, ale czym się różni, jeżeli 11 to jest najwięcej jak jest, a 10 jest najwięcej jak jest. I on tak właśnie. Tak, ale to nie idzie do 11. To było ich pojęcie. Także możliwe, że w sumie gdzieś tutaj się znalazłoby miejsce, żeby się dobrze wkręcić. Tylko ja na przykład nie wiem, czy już to jest niezbędne, żeby robić film o stand-upie w Polsce. No, trochę za wcześnie, nie? Tak. Zwłaszcza, że nie mieliśmy jeszcze żadnego filmu o kabarecie w Polsce. Tak, ale też o tym myślałem, to jest bardzo pokrewne w ogóle. Ale miałem fajny pomysł, wiesz, tak. na serial o stand-upie. Mhm. Wyobraź sobie, bohaterem był młody komik, któremu nie idzie najlepiej. Kto by pomyślał? Któż by się odnalazł w tej postaci? Jakby widzi tych gigantów, nie? Widzi, że to już zaczyna być taka potężna branża, że już amfiteatry, hale, katowicki spodek, miliony fanów i on chce, ale nie może, nie? On biega po tych open micach i występuje z ludźmi jeszcze gorszymi od siebie albo po prostu na tym samym poziomie, nie? I chce. I wygrywa w loterii. Nie. Właśnie to był inny pomysł, że symuluje ślepotę przed całą rodziną, przed bardzo wszystkimi, nie? Pomysł, po prostu udaje, że stracił wzrok i mówi o tym, nie? I wszyscy nagle się zachłystują, że wow, ale on ma dystans do siebie, ale niesamowity człowiek, który w ten sposób walczy ze swoją niepełnosprawnością. I wiesz, i on tak totalnie udaje, cały czas perfidnie wszystkich okłamuje, ale to działa. Działa, to rośnie, nie? Najfajniejsze, jakby jego rywal tam z rodzinnego miasta, który też się zajmuje stand-upem, se odrąbał nogi. I on mówi, fa! I nagle to on. It's the guy. Ale to okrutne. Jeśli poruszyłeś ten temat, nie? Kwestia, że nie wiem właśnie, czy wiesz, jeszcze, czy to jest też niezbędne, też jakieś jakby w znaczeniu, ja nie wiem, czy ludzie jeszcze się otrząsnęli po kabaretach. Nie mówię tego pejoratywnie, po prostu to... Ale tak, to po tym trzeba się otrząsnąć. Tak, bo jakby, wiesz, też obserwowałeś wiele tych kabaretów z bliska, nie? I to... Wiadomo, że ja też zmieniłem się też i swoje jakby opinie na ten temat, bo po prostu, gdy jesteś, masz 20-18 lat, jesteś radykalny. To jest jakby część elementów. Gorzej, jak nie jesteś radykalny, to zwykle pewnie będziesz, kurwa, za starość faszystą pierdolą. Ale kwestia jest... Słuchałem twojej rozmowy z Kwiatkiem i jak o tym wspominałeś. Ale ja jakby zupełnie nie dziwię się, że polski kabaret jest tak znienawidzony, bo on bardzo długo pracował na ten wizerunek. No, możliwe. To jest, ale jakby, no trzeba to powiedzieć, no polski kabaret umarł, nie żyje. Zostawmy go i niech się po jak prostu rozłoży. Czyli to też dostanę kopa za to. Bo żeby coś żyło, to musi się rozwijać. Tak. A to nie jest rozwijanie, to nie jest rozwój. Kiedy powstał jakiś młody kabaret? W ogóle nikt nie potrafi wymienić młodego kabaretu. Nie. Bo istniały takie. Ja miałem przyjemność uczestniczyć jakby w tym, być w trzech młodych składach, bo to było środowisko, nie? Było coś takiego, że było tyle młodych kabaretów, ile obecnie jest młodych stand-uperów. Jasne. Ale to przestało istnieć, ponieważ w pewnym momencie wszyscy trafiali na szklany sufit, którego nie można było przekroczyć. I też słyszałem o tym, że jest tam... Stand-uperzy mają YouTube'a, nie? Tak. Kabarety miały tylko telewizję. Tylko telewizję, tak. I telewizja mówiła wprost, albo będziesz taki, jak chcemy, żebyś był, albo spierdalaj. Okay. To nie było tak, że telewizja się zmieni do ciebie. Ty się musiałeś zmienić do telewizji. I tym sposobem telewizja zajebała kabaret w Polsce. Zajebała, ale sama się chyba jeszcze nie zorientowała. No. Że... Oni tam mają tych swoich dziadków, którzy będą grać, póki oddychają. I oni mają też widownię, ale ta widownia już nie będzie młodsza. Nie, to już jest trochę jak kasus Radia Maryja. Tak. Więc czas na dopłaty, bo już nikt nie ma dość... No, zobaczymy zresztą, ale to, co powiedziałeś, jest w sumie ciekawe, że zewnętrzny czynnik, bo myślisz, a jest szansa na to, żeby jakoś tam, wiesz, z tych popiołów jakiś tam zalążek? Nie ma. Już nawet słowo kabaret jest spalone. Zgadza się. Dla młodszych. Kto wie, może będzie za jakiś czas taki, na zasadzie takiego, wiesz... No to co się będzie robiło? Będzie się robiło sketch showy. Dokładnie, ponieważ nie łudźmy się, obecnie, jeśli chcesz zrealizować tę samą
wewnętrzną potrzebę, robisz coś do internetu. Komicy przecież teraz stand-uperzy robią skecze i to nawet na niezłym poziomie. Tak. To, co teraz Wiolka robiła z ekipą ze 107, to jest bardzo spoko. Tak. Bardzo mi się to podobało. I to jest najbliższa kabaretowi rzecz, jaką widziałem od lat. Mhm. Ale nikt nie nazywa tego kabaretem, bo wstyd, kurwa, obciach po prostu. No. To jest jak ze słowem pederastka. To jest normalne. To jest kawałek ubioru. Nic w tym złego. To jest po prostu taki woreczek. Mm-hmm. Nie? Ale man oh man, czy to nazwa, zabiła ten przedmiot. To tak jak Michała Witkowskiego. Demetri Martin miał o tym żart, że wydaje mu się dziwne słowo raper. Tak. A w sumie alternatywa to rapist. Tak. Demetri w ogóle jest jednym z moich ulubieńców. Kocham go. Koleś jest niesamowity. Powiesiliśmy sobie teraz jego obrazki w domu. A tak. Mieliśmy remont i trzeba było coś powiedzieć na ścianie. Bardzo wydrukowaliśmy z jego Facebooka. Świetne, tak. Doskonała rzecz. Minimalistyczne. Jego w ogóle to, że... Tak, to jest jakby ta dekonstrukcja rzeczywistości na molekuły takiej abstrakcji, która mi się podoba, bo fragment o sałatce, jak on opowiada, że wiesz, że Jezu, ile to jest roboty, wiesz, że to trzeba umyć, potem osuszyć, potem polać czymś, potem nabić wszystkie osobno, musisz zbudować małą sałatkę na widelcu i włożyć do ust. Jak ktoś do ciebie podchodzi, mówi, are you walking on the salad? Yeah, god damn, I'm walking on the salad, it's a lot of work. I o tym, że pomidorki są tymi. Są bardzo, że wybuchają ci w ustach, jak tego, tak. Są bardzo dramatyczne. No, ale faktycznie, po prostu chyba do tej pory to, co zasilało tę rzekę, jaka płynęła przez polskie krainy, hej, po prostu te środowisko kabaretowe, ze względu na to, że gdzieś tam się pojawiła, wiesz, taka regulacja tego koryta, w którym, przepraszam, to chodzi o koryto rzeki, to nie chodzi o jakieś, spoko, po prostu rzeczywiście musi być ten patronaż tej telewizji, ona przyjedzie, wiesz, nawet na większe jakieś nagra, może się gdzieś tam pojawicie i nawet te takie z wielką, wspaniałą historią spotkania, takie jak w Lidzbarku, takie jak Ryjek, one musiały się nagiąć do reguł telewizyjnych. Tak, tak. To jest smutne, bo było naprawdę dużo składów, fajnych składów. Były naprawdę fajne zespoły. Były spoko kabarety, których nikt nie kojarzy i nikt nie widział poza tymi ludźmi na tych festiwalach. Nie? Zgadza się. To jest ciekawe w sumie. Bo... Ja pierdzielę, po prostu to były niesamowite rzeczy. No. Mm-hmm. Był w Krakowie taki kabaret 7 minut po. Tak, który słyszałem o nim, to akurat wiem. No to widzisz, on czerpał z tych tradycji w ogóle przedwojennych. Tak. Nie? I robił takie na przykład wieczorki kabaretowe. Bo był we Wrocławiu też kabaret czerpał z tradycji przedwojennych. Nie było tak śmiesznie. A jak się nazywa? To jest ale maszyna, co? Nie, bo we Wrocławiu przed wojną był kto inny. A, okej, okay, dobra. Ten żart kompletnie miał. Może ktoś się kiedyś zaśmieje. Ale... W każdym razie oni robili takie wieczorki, nie? I siadało się, był taki układ jak w Comedy Central, że ludzie przy stolikach i była scena. I każdy stolik miał menu i się zamawiało skecze za hajs. I na przykład, wiesz, były różne ceny, tam od złotówki do 100 zł nawet. Tak. I jak ktoś się skusił, to mógł wziąć coś za 100, a jak nie, to nie. Najbardziej mi się podobało... Ludzie się składali na niektóre. Nie? Zakładam, ale fajnie jakby ten najdroższy był najgorszy. Różnie było. Dobra zabawa formą. Bo... Janek Malinowski poszedł na taki wieczorek i był skecz telewizor za 10 zł. Tak. To zapłacił dychę i mu przynieśli telewizor. Okay. To był koniec skeczu i musiał go zabrać do domu potem. No, to ale jeżeli nowy, to ja bym zrobił taką małą scenkę. On był taki stary, ale działający. A, no to, więc to po prostu... Nie, no ale wiesz, element, gdzie chyba też problemem było to coś, co powoli zaczyna dotykać stand-up, nie wiem, czy się zgodzisz, że nie rozumieją niektórzy, że forma to za mało, treść to za mało. Zmiany formy, zmiany treści to, co sprawia, że pojawia się nowa krew, pojawia się nowe pomysły, nowi ludzie, nowe podejścia do tematu. I to, co opisujesz na przykładzie tego kabaretu, to jest spojrzenie na formę, prawda? Jesteśmy na żywo w lokalu, który też ma jakąś tam pseudogastronomiczny swój element. No dobra, to połóżmy menu i w ten sposób, realizując jednak klasyczną formę kabaretu, która ma swoje rygory, mimo wszystko, to jest dalej przedstawienie, to jest dalej jednak, jest ta czwarta ściana, możemy ją połamać, czasem wejść na nią, ale mimo wszystko to jest jednak początek i na sam koniec jest
No oni mieli czwartą ścianę, jak grali skecze, nie? Tak. A jak chodzili i zbierali zamówienia, no to też było co innego, nie? Zgadza się. I tak. To było fajne. I tutaj chyba trochę się obawiam, że ze względu na to, że tak duże pieniądze zostały wpompowane na jakimś etapie na realizacje telewizyjne, które odgórnie praktycznie zabetonowały te wszystkie strumieki komediowe kabaretu, to sprawiło też, że nie dowiedzieliśmy się, co by było więcej. Może dzięki temu też, wiesz, ten YouTube by lepiej wyglądał. To jest największa tragedia kabaretu, że się rozminął z YouTube'em. Tak. Że to było trochę za wcześnie. Ja, to, ja mam moje gdzieś stare nagrania kabaretowe, czasami oglądam i pierwsze, co mnie uderza, Boże, co za chujowa jakość wideo w ogóle. Tak, tak. A druga rzecz, jaka chujowa jakość żartu. Tak. Dopiero później. Ale to i tak dobra, to jest pochwała żartu, jeżeli nie było nagrywane tak, jak ja pamiętam, jak te rzeczy wyglądały, jakby... No. Czemu, kurwa, zawsze wyglądało, jakby wiatr wiał? No. Wiesz, o co mi chodzi? Jesteśmy w pomieszczeniu, z jakiegoś powodu kamerzysta robi, kurwa, nie wiem. To jest zajebane, czemu to się... Tak, wszyscy byli najlepsi. Tak. Po prostu nie było stabilizacji obrazu. Dzieci, musicie rozumieć, że musiałeś ręką mieć to, co kurwa Sławomir Idziak ma za pomocą kurwa wycentrowanego do centrum ziemi, jakiegoś kurwa zrobionego z tungstenu, pierdolonego wysięgnika. To ty miałeś to ręką zrobić? No to nie jest to, co teraz. No teraz połowa youtuberów, no to jest to są po prostu specjaliści od sprzętu, nie? Tak. Którzy wiedzą, jak się nagrać, jak się zmontować. Niesamowicie dźwięk, dobrze wideo, są, no są po prostu I to techniczni, nie? Wiesz, nie dziwię się, dorastając jednak w świecie technologicznym, szybko to podłapujesz. Ta technologia jest też skierowana do osób, które mają ten bardzo plastyczny umysł. Ja jeszcze nie wiem, czy się załapałem na to, chyba jeszcze nie. Ale to, co wspomniałeś, że to dosłownie był moment, kiedy ten... No już tak naprawdę faktycznie no siarą było trochę już, żeby się... Nie tyle siarą, ale że nie było na przykład, wiesz, kółek kabaretowych w szkołach, że rzeczywiście dzieciaki nie kręciły jakichś popierdoleństw takich, a jeśli już kręciły, to już myśleliśmy o tym, żeby to przeznaczyć do internetu, a kabaret to nie, bo to pani ta musi, pójdziemy gdzieś tam w domu kultury, trzeba było i tak. Gdzieś mi tego, faktycznie był moment, gdzie można było jeszcze powalczyć o to, żeby ta młoda krew zasiliła ten koncept. Może by to było obopólnie korzystne dla obu, kto wie. A między tym glinem się wbiło chamskie pierdolenie ze sceny. Nie, ale po prostu boję się, że wiesz, podobny, nie wiem czy podobny los, ale pewne znamiona podobnej klęski się malują na horyzoncie stand-upu, wiesz, że... Tak, ja widzę bardzo dużo mechanizmów, które się powtarzają po prostu, nie? Czyli to zamknięcie się na ludzi, powolne też kompromitowanie tej formy? Wiesz co, widzę, że zrobiła się mocno taka, nie wiem jak to nazwać, ekstra klasa. Rozwarstwienie, współczynnik Giniego w stand-upie jest wysoki, słyszałem. Jest... Dla niezaznajomionych współczynnik Giniego. Czy Giniego? No to powiedz. No bo Gini to była siostra Rona Weasleya. Docenisz ten rzecz. Ale kwestia jest, że nie, czy chodzi ci o to, że jednak brakuje tych dołów, czyli brakuje tych, tak jak mamy słynne grassroots, czyli... Nie, chodzi mi o to, że jest grupa bardzo popularnych komików, która dla wielu odbiorców jest tożsama z tym, że to jest ten... Tak. Myślę, że ostatnio zauważyłem to najbardziej bez przywoływania konkretów, po prostu przeglądałem sobie, wiadomo, że nie są one miarodajne, te komentarze w internecie. O, ja ci zacytuję jeden komentarz, który ostatnio dostałem, byłem zachwycony. Jakaś laska mi napisała pod moim stand-upem, o tym, że Jezus był stand-uperem. Tak. Napisała, żarty z religii nieśmieszne, weź przykład z Paczesia i nie poruszaj pewnych tematów. Bardzo dobrze, słusznie. Wspaniały komentarz. Myślę, że najlepiej jakbyśmy w ogóle zrobili pewien zestaw tematów, wypisali. Ale najlepiej jakby to jakieś ministerstwo się tym zajęło. Nie, kwestia jest, że chyba to, o czym wspominasz, to też tak zwany, ja zauważyłem w komentarzach jakby ogólnej treści, ale one się wszystkie, że jednak synonimiczne pojawia, że stand-up, żenada, będzie gadał o pa. Tak. I ten zestaw tematów, który tutaj nie jest istotny, bo to nie o to chodzi. On się może zmieniać i wbrew pozorom nie jest tak sztywny, jak nam się zdaje, ale od momentu, kiedy komedia jest obciachowa, bardzo krótko jest do momentu, kiedy ona nie istnieje, już jest koniec. Ja myślę, że w wielkim skrócie sytuacja wygląda tak. My robimy stand-up,
bo naoglądaliśmy się Carlina, Louisa C.K., Stewarta Lee. No, nie wiem, ale jakie masz swoje inspiracje? No, zachodnie. Tak, Magic Johnson. No, okej. Okay, tak. Wybitny podający. Tak, i Dwayne The Rock. Dwayne The Johnson The Rock, jak tak. To mawia mój kolega, który myślał, że typ się nazywa Dwayne Johnson, a jego, przepraszam, że typ się nazywa Dwayne Rock, a jego pseudonim to jest Johnson. W każdym razie jestem pewien, że inspiracją najbardziej popularnego komika w Polsce, no to był kurwa Kryszak albo bardziej Daniec. No, nie widzę w tym problemu jako taki, bo inspiracja od inspiracją. Zawsze to jest tam. Jest jeszcze element dotyczący tego, dobrze, skoro już jakoś tam kanalizuję te swoje przemyślenia, no to to już zrobione, prawda? Mm-hmm. I to, co mówił CK wywoływane, że skoro opowiedziałem już o tym, no to o czym jeszcze, prawda? I możesz, są jakby dwie metody, możesz podejść, dobrze, to mi przyniosło to, co do tej pory osiągnąłem, zróbmy to jeszcze raz, lub też zejdźmy głębiej, spróbujmy, wiesz, no jakby dotknąć istoty swojej rzeczy, istoty swojego istnienia. Ale obawiam się, że jeżeli będziemy synonimicznie traktować pewien zestaw tematów i pewien sposób mówienia o nich, jakby na całość tego, jaka ta forma jest, jakkolwiek ona też jest skostniała, nie mam wątpliwości. Internet jest jej wrogiem potężnym. Pandemia jeszcze większym, bo weź to przenieś jeden do jeden. Wszystkie te nagrania w internecie są kan dupy podpust tak naprawdę. One są do chuja. Bo nie obraźmy się, ale nic nie przebije występu na żywo. Nie, żadne odtworzenie. Nie ma możliwości. I co więcej, bardzo konkretnego występu na żywo. Tak. Bo już jeżeli robimy halę, tak. No to już nie jest to. Nie, to jeżeli oglądasz, kurde, gościa na telebimie, a on gdzieś tam stoi daleko i jest, no nie wiem, nie widzisz, jak mu brew chodzi, no, tak, no to nie jest to, no. Faktycznie. Choć marzyłbym o kimś o tak niewiarygodnych cechach twarzy, że mimo, że widzisz go na telebimie, widzisz, że brew chodzi. Miał 4,5 metrowe brwi. Ale kwestia jest, że wiesz, no nie, co... No, najlepsze występy, na których byłem, nie? Jak tak. Byłem tutaj na Jesselniku, jak grał na Woli. Tak, bardzo dobry. Był, choć no, tak, coś kłopot był z dźwiękiem. No ale to było to, że oglądałem go, nie? Widziałem go doskonale i widziałem w ogóle w pewnym momencie, jak mucha mu lata koło głowy, widziałeś to? Tak. I mu kurwa... Tak, siedzieliśmy koło siebie. No, tak? No, okay. Ja za to właśnie. Usiadła mu na czole czy tam gdzieś, nie? Tak. I on nic nie zrobił. Tak. Nic. Mike Pence. On chodził, kurde, i było widać, że on jest drapieżnikiem i on ma taką pewność siebie, że ta mucha ma wyjebane na tą muchę. Tak. Z kolei byłem na Billu Bearze w Berlinie. Tak. I też była mucha. Tak. I też mu latała, tylko Bill zareagował inaczej, jak to Bill. No. Złapał ją, co to kurwa jest, wypuścił, znowu ją złapał, nie, w ogóle popierdolone, co tak. Tu się dzieje, nie, tak. Jakby... Tak, no... Zrobił crowdwork z tą muchą, że lataj sobie, skurwysynu, nie? Tak. No, wiem, wiesz co, obawiam się jednak, że widzisz, tak samo jak z jednej strony są te wszystkie sukcesy, które mogą uspokajać, a zawsze to jest źle, jak ktoś jest spokojny dla sztuki, ale kwestia jest, że druga sprawa, nie ma też tego dopływu świeżej krwi, no teraz, bo jest jeszcze chyba trochę do odrobienia w elemencie takiej inkluzywności w znaczeniu, żeby tam się pojawiali różni ludzie jednak, nie? Różni ludzie w znaczeniu nie to chodzi, żeby był to koleś, który symuluje ślepotę. Chodzi tego bym posłuchał. Poproszę, co on musi mieć w bani. Kurwa, to by bracia Coen wespół, wiesz, z Tarantino by nie wymyślili co. Znam masę takich ludzi, którzy by to zrobili i wręcz mam wrażenie, że jak o tym usłyszą, to kocham takich ludzi. Wypatrujcie niewidomego komika. O, to jest wspaniały koncept. To jest bardzo dobry pomysł. Kwestia jest tylko, że jeżeli nie ma tego, to wtedy też to wszystko się robi dosyć wsobne. Nie? Tak jak w kabarecie na pewnym etapie to było jakby bite w piętkę. Wiadomo, na pewnym wysokim poziomie, bo wspomniałem pan Robert Górski, on widać, że ma zdolność pisarską. To jest bardzo zdolny pisarz, tak? Tak. Z tym, że jeżeli nie będzie się ścierał tych swoich pomysłów, tej swojego niesamowitego talentu z nowymi elementami, a gdzieś tam prawdopodobnie było tak, że on się już, wiesz, kiedy on ostatnio wystąpił z młodym kabaretem? No, dlaczego w ogóle miałby występować z młodym kabaretem? A co, masz pieniędzy widzieliś, kurwa? My w ogóle kiedyś graliśmy support Moralnego Niepokoju. No właśnie. I jak się skończyło? Skończyło się tak, że przyszedł menadżer i powiedział, że mieliśmy za dobre reakcje. Uuu, snap. Niedobrze. Mieliśmy, jakby nie sądziłem, że oni to się czują tak niepewnie, że
że my im możemy zabrać reakcję, nie? No, zepsuliście im klimat. To było pojebane, jakby Bogórski wchodzi na scenę i ludzie już się tak. biją brawo przez minutę. Ma zabawne fizy. Nie można mu zabrać, ci ludzie też przyszli na niego, nie? Tak. Więc byłem szczególnie zdziwiony, że się tak do nas dopierdolili. Ciekawa sprawa. To aż mi nową, żeś odkrył kartę w Księdze Nienawiści, ale kwestia, którą zawsze zapisuję co wieczór. Kwestia jest, że wiesz, jeżeli nawet dla ludzi, którzy kojarzą wyłącznie z internetu stand-up, bo najlepiej jakby, po pierwsze, jak bilety są tak kurwa drogie, to nikogo młodego nie będzie stać, ani nie będzie miał ochoty nawet, żeby pójść na występ na żywo. Mm-hmm. Stand-up musi być na jakimś etapie, gdzieś, w jakiejś formie, tani, kurwa, nie za drogi. No mówię, jeżeli... Ja wiem, że bilety do kina to jest kiepskie porównanie w czasach pandemicznych. W ogóle cokolwiek jest kiepskim porównaniem, ale to musi być mniej więcej porównywalne. Ale wyobrażasz sobie, jak ludzie ruszą, jak to już się skończy? Nie. No, moim zdaniem to wszyscy siedzą, kurwa, i czekają na to, nie, żeby wyjść. Tak, ale może być też tak, że wydatki będą jakieś pilniejsze, choć nie jest tak do końca. Nie wierzę w to. Jakby jeżeli to będzie, nie? Jeżeli tak. Ja mam inny problem, że jak się skończy ta cała pandemia, to ja nie będę miał materiału, bo nie miałem gdzie go testować. Ja no tak coś. Nie mogę napisać do szuflady i wyjść tak. i mieć gotową godzinę. Muszę występować na open micach przed ludźmi na żywo i sprawdzić, czy to jest dobre. Kurczę, a jakbyś zrobił tak, że w ogóle byś się... Słuchajcie, o pandemii już mówiłem w poprzednim materiale. Ale to nie chodzi i mi zacznę od zera. Chodzi mi po prostu o testowanie żartów. To racja. Nie to o tematykę. Tak. Ale dobra, to inne pytanie, które w sumie zamierzam włączyć do szerszego zestawu pytań, ale a nie sądzisz, że przy powrocie na te występy lub też jakiekolwiek formy uczestnictwa kulturalnego na żywo nie będzie też gdzieś dla każdej osoby, która się zdecyduje na przyjście na takie coś, gdzieś z tyłu głowy tej obawy dotyczącej zarażenia, dotyczącej tego, wiesz... Pewnie tak, ale ja pamiętam ostatnie występy z października, tuż przed lockdownem, i to były bardzo dobre występy, tak. bo mam wrażenie, słyszałem, że nawet Korbylowi poszło. Może i tak. Nie, ale naprawdę widziałem, ci ludzie tam byli i nie było ich dużo, tak. ale bawili się świetnie, tak. ponieważ miałem wrażenie, że wszyscy czują, że zaraz już nie będzie nic. Nie? Zgadza się. Że to jest ostatnia szansa, żeby się wybawić. Racja. I myślę, że tak samo będą czuli, że kurde, bardzo dobrze, że to jesteśmy tutaj, nie? Że od razu się chce odbierać ten występ, że nie wiesz, co będzie jutro. Tak, tak. Nie ma, no tak, chciałbym to podejść do tego cynicznie, ale ta z jednej strony radość, jaką się odczuwa wspólnie z ludźmi, jest nieporównywalna do radości, którą się odczuwa singularnie siedząc w domu przed komputerem. Nie ma wątpliwości. Dwa, myślę, że też ta wewnętrzna, wiesz, jakaś taka imperatyw do tego rozśmieszania jest i on jest jeszcze bardziej, jeżeli nie czujesz tego ognia, po prostu żeby wyjść i rzeczywiście się poprawić komuś humor. Jedyna moja obawa, żeby były jakieś rzeczywiście ścieżki dla osób, które pochodzą z różnych different walks of life, jak to się mówi, z różnych ekip, z różnych wiesz, środowisk, żeby to jednak była opcja, wyjść na ten open mic, sobie tam pogadać i tak dalej, bo inaczej groźni nam atrofia jednak mimo wszystko, która będzie takim, no wiesz, no ryby w zamulonym stawie nie są smaczne. To... Stand-up się rozwija. Jakby... Ale nie w tym kierunku, gdzie powinien. Znaczy się cieszy mnie, że infrastrukturalnie się rozwija, ale masz rację. Patrzysz na górę, spójrz na dół. Tak. Zobacz, są młodzi komicy, są ludzie, którzy się rozwijają, którzy pół roku temu czy rok temu, no może to zły przykład, no bo nic się nie działo. Te w ogóle żadnych cezur czasowych, bo to rzeczywiście... Dobra, no, ale którzy reprezentowali zupełnie inny poziom niż mają teraz. Tak, nie? Zgadza się. Byłbyś w stanie kogoś wymienić tutaj, żeby go przypucować? Damian Skóra. Dobrze. No, młody 30-letni chłopak. Nie, ale... Pamiętam, jak on zaczynał i gdzie jest teraz, nie? Tak, to jest racja. Bardzo jest pocieszające w sumie. Ja też przyznam, że osoby, które nawet mają mniej lat niż to, tutaj oczywiście nie jestem bez swojego własnego interesu, tak. więc nie będę wymieniał. Ale... I jeszcze Ćwieka wymienię. Tak? Jakuba Ćwieka. No właśnie, to jest ciekawe, bo wy się gdzie poznaliście? To w ramach... występu jakiegoś? To było też... tak. Ja w ogóle bardzo długo nie wiedziałem, kim jest Ćwiek. I potem się poznaliśmy i dalej nie wiedziałem, kim on jest. Ale spotkaliśmy się w Comedy Central i poczęty był jego fanem. Tak.
I poczęty, wow, ty Ćwiek, ja znam cię, czytam książki twoje, a Ćwiek, o dobrze, miło. A ja w ogóle nie wiedziałem, co to za ludzie i to olałem. Jasne. Ale potem Ćwiek się z poczętym zaprzyjaźnił i zaprosił go na swojego roasta, który odbywał się w Warszawie, tutaj w Worku Kości. Ja wtedy w Warszawie mieszkałem i sobie stwierdziłem, że się przejdę, bo bardzo lubię roasty. I był to ciekawy roast, bo każdy był z innej bańki. Nie tylko sami komicy, ale też był... Był jeden złodziej. Tak. Był jeden złodziej, jeden krytyk literacki. Był łotrzyk, tak. Był mag. A to ciekawe, bo poczęty się tam akurat nie pierdolił i miał żarty z tego, że pan Wolańczyk jest... Denomo, dobra. No. Ja myślałem, żeby zostawić to w sferze domysłu. No, to jest do zobaczenia na YouTubie, te żarty. Wystarczy wpisać roast Jakuba Ćwieka. Tak. W każdym razie był też krytyk literacki, pisarz, Lobo jest pięściarzem, więc bardzo zróżnicowana ekipa. Wtedy trochę ich poznałem, a potem jakoś się zaprzyjaźniliśmy. Też odwiedziłem Ćwiekon. To jest festiwal Ćwieka w jego rodzinnych Głuchołazach na Śląsku. I wtedy właśnie dużo też gadaliśmy o martwym źle, co jest kluczem do mojego serca. I no, to właśnie... mamy dużo wspólnych tematów i niedługo nawet będziemy mieli trochę wspólnych projektów. No to się cieszę, bo... I co jest ważne, Ćwiek w stand-upie. Tak. On sobie postanowił, że będzie stand-uperem, co parę osób też zrobiło w przeciągu ostatnich paru lat, ale Ćwiek podszedł z bardzo dużym szacunkiem do tego, nie? I tam zgłębiał literaturę, oglądał różnych komików i też jeździł po open micach i kurwa męczył ten materiał. Tak. I przyszło mu to dużo trudniej niż w Skórze, mam wrażenie, ale w końcu zrobił fajny program, który bardzo polecam. Nie wiem, czy widziałeś. Jeszcze nie miałem okazji się zapoznać, ale czekam na, bo do jakiego książkę ostatnio słyszałem, same dobre rzeczy. Topiel, tak. Tak, zgadza się. Bardzo również fajnie, o Głuchołazach w 97 roku. Bardzo spoko. Ćwiek ma problem, bo kurde, on ma tych fanów, którzy są jego fanami już, nie? To jest, ludzi, którzy cię lubią rozczarować, to podwójnie nie rozczarować, czego ludzie nie rozumieją. Oni przychodzą i wiedzą, że go lubią i nie wiedzą, czy lubią stand-up. Zgadza się. I to jest problem, nie? Tak, bo wiesz, taki śmiech z sympatii, to nie jest to. Ale robi robotę. Jakby musi trochę podpracować nad no nie wiem, charyzmą, nad samym występowaniem, ale bardzo fajnie żarty klei i niektóre są wręcz niespotykanie jak na polską scenę mocne. I bardzo mi się to podoba. Wiesz, no, kwestia jest taka, że chyba niezwykle przydatnym w jakimkolwiek fachu, w którym się operuje słowem, jest jednak raz, że praktyka, ale też przygotowanie teoretyczne, a tutaj nie można mu odmówić. On też, zresztą ty kończyłeś polonistykę, czy nie? Tak. Dobrze tak, się zgadza. I czy nie przydało ci się trochę tych elementów tam w takim znaczeniu, chociaż że wiesz, że język jest rzeczą, która jest fleksyjna mocno. Nie jestem zwolennikiem w ogóle wyższego wykształcenia. Humanistycznego w szczególności. Jasne, tak. Tylko ogóle... od razu dzieci do kuźni. Nie. Moja żona pracuje teraz w IT i nawet przeprowadza rozmowy o pracę. Jasne. I ostatnio miała taki przypadek, że kolej złożył CV i nie było w ogóle rubryki wykształcenia. I najprawdopodobniej go przyjmą. Ultimate Chad po prostu przyszedł. Jak przyszedł? To przez sieć pewnie był rekrutowany. No, w tej branży, w IT, jakby kiedy ona studiowała, to nie było jeszcze zawodu, który teraz wykonuje. Okay. I wykształcenie naprawdę nie ma takiego znaczenia. Racja. Choć akurat tu będę bronił z katedry, ex-katedry, tego elementu, gdzie przyda się mimo wszystko jakieś chociaż podstawowe... Nie powiem, że wyuczenie się, ale jednak zorientowanie w regułach języka. Wiesz, że jednak on ma tam swoją, są tam pewne śrubki, koła, zębate, które się obracają pod powierzchnią samą semantyczną, nie? Bo niektórzy mylą jedno z drugim i wtedy no, mamy takie płaskie po prostu potoki słów. Ale wiesz co, to jest trochę erudycja. To jest coś innego, to też nie jest wykształcenie. Jeżeli jesteś bucem i pójdziesz na polonistykę, no to dalej będziesz bucem, tylko z dyplomem. Tylko wygadany. No. Jak się zastanowisz, to tak. To potato. Trzeba po prostu czytać książki i się dokształcać. Tak, bo to możesz na przykład podać czyjeś pomysły jako swoje, a ludzie myślą, że jesteś mądry. Tak, jeszcze udać, że jesteś niewidomy. No, to już jest najlepsza metoda. A to jest, w tym pomyśle jestem zakochany dość głęboko. Ja jeszcze ci nie powiedziałem, jak się miał kończyć pierwszy odcinek. Tak.
że idzie ten koleś, udaje, że jest niewidomy, schodzi ze sceny i nagle luta na ryj, ktoś go wciąga gdzieś tam do jakiegoś bocznego pomieszczenia, a ten się, potem się okazuje, że to jest Jacek Noch i on mówi, a musimy porozmawiać, kurwa. Bomba, coś pięknego, doskonałe. W ogóle jakbym miał cały taki gang po prostu ludzi z różnymi niepełnosprawnościami. Myślę, że po pierwsze, ludzie, którzy wiedzą, o co w tym chodzi, wiedzą, że to nie jest śmianie się z niepełnosprawności, tylko z ludzi, którzy by traktują osoby, które mają deficyty, tak to nazwę, protekcjonalnie, bo to też jest częstą przypadłością, a dwa, wiesz, o co chodzi. Nie, no to jest śmianie się ze skurwysyństwa przede wszystkim. Z tego zawsze. Nie, nie, ale faktycznie, nie wiem, bo tylko ten element literacki na sam koniec chciałem też poruszyć, bo ja pamiętam, że ty coś wspominałeś o tym, że chciałeś dość mocną formę taką mówioną, podcastową na tematy właśnie literackie? Nie wspominałem nic o tym. Szczerze mówiąc, jeszcze nie wiem, o czym będę gadał w podcaście. Nie wiem, czy będę miał podcast. Jasne. Ale... No bo to trzeba o pozwolenie i tak. Tak, no oczywiście. Trzeba się spytać Korbela. Jeszcze tak się zastanawiałem, czy nie zrobić podcastu z żoną po prostu. Bardzo dobry pomysł to jest. To naprawdę nie, ale w sumie nie, raz, że w Polsce nie ma takiego czegoś. No oczywiście wzorem jest tutaj Monday Morning Podcast Billa Bera, który już nam nadaje chyba od 13 lat. Może być. Z żoną nadaje? Często nie wiedziałem jego tego. Żona się tam pojawia, nie jest cały czas obecna. Okej. Co też jest jakąś tam, bo to jest w ogóle ta jego formuła jest dosyć, no. Ale to jest dobry koncept. No my teraz mieszkamy w Białymstoku, więc no z kim mam kurwa rozmawiać? Racja, z Truskolaskim, słyszałem, że dobry ziomek. Bardzo dobry, sama nazwa, w ogóle jego nazwisko jest jak kurwa, jakby kto Sapkowski wymyślił. Mm-hmm. Nazywam się tak. Dobromir Truskolaski. O, w Białymstoku mówimy na niego betonowy Tadeu. To jak ZF Skurcz trochę tam był. Molibdenowy Mateusz i tak dalej. Zupełnie się to zgadza. Tak, tak, czy tak, mogę tak, sobie już tak. zapalić szefie? Masz. Jeszcze tak. ktoś był jadeitowy, pamiętam. Tak, chyba. Nie, tam mi się podobało, że wszystkie w filmach samych ZF Skurcz, czyli nie git produkcji, żebyśmy tutaj postawili cezurę czasową, wszystkie postaci, które nie były pierwszoplanowe, się nazywa Adrian. Nie było nam Adrian. Czy mogę sobie zapalić szefie? Tak, Adrian, zasłużyłeś. Nie, no to były rzeczywiście dość dzikie czasy. To nie jest głupi pomysł zresztą, bo problemem, który chyba ludzie trochę nie rozumieją miejscami, jest to, że trzeba rozmawiać z różnymi ludźmi, tak. A nie się tylko masturbować, tak zwany circle jerk robić. Ja też jestem po prostu wielkim fanem mojej żony i uważam, tak. że jest ode mnie o wiele śmieszniejsza. Zgadza się. Mogę imię podać, czy to zakazane? Tak, oczywiście. Kasia jest bardzo zabawną osobą, to trzeba przyznać. I, faktycznie. Więc... I my naprawdę mamy fajne rozmowy po prostu. No a to wy macie też pasję, sorry, że tak tego, ale która mnie w ogóle zachwyciła. Czy jesteś w stanie powiedzieć mniej więcej, na czym polega ten odnajdywanie tych skarbów? Tak? Bo to jest... geocaching. No to bardziej moja pasja. Tak. No, ale to jest... Kasia lubi spacery po prostu. Nie, no to właśnie o tym mówię, bo to jest jakby okazja, żeby się pójść w miejsce, gdzie nie byłeś. No tak, nie? Tak. I dużo ludzi porównuje to do Pokemonów, ale tak. to jest coś innego, bo masz fizyczny pojemnik na miejscu. Zgadza się. To jest gra dla użytkowników GPS-a. Aha. No i odnajdujesz takie pojemniki. W środku jest najczęściej po prostu zeszyt, do którego się albo wpisujesz. Gówno. Też są takie przypadki. Tak. Albo pies. Nie. Nie, było kiedyś gówno w skrzynce, naprawdę. Naprawdę? Tak, tak. Co za dziady. To... Jeszcze była bardzo wysoko schowana, czyli ktoś nasrał i potem jeszcze wniósł ją tam. Albo wszedł i nasrał bezpośrednio. To musiałby być, kurde, naprawdę zdolnym człowiekiem. Tak. Ale, a ile ich jest mniej więcej w Polsce? Za dużo. Za dużo? Nie potrafię ci dziesiątki powiedzieć. Tysięcy czy setki? Tak, tak. What? No, z 80, mogę sprawdzić. What? No. W Polsce? Tak, tak. Jesus. I to tylko polski serwis, bo jest jeszcze drugi serwis, który działa na całym świecie. What the fuck? To za dużo. To... Ale to jest fajna sprawa, bo właśnie odkrywasz, no, tam kij z tymi pojemnikami. Czasami są fajne, ale w większości to są coś jak śmiecie, są brudne. Tak. Ale odkrywasz fajne miejsca. Zgadza się. Jeżeli jedziesz gdzieś na przykład w góry, no to jest też forma potwierdzenia, że zdobyłeś jakiś szczyt. Tak. Nie? I w górach też są trochę większe te pojemniki i nawet można znaleźć alkohol czasami. A czy też jest tak, że zanim się zabierzesz za poszukiwanie tych pojemników, się musisz spiąć na taką wieżę i rzucić w stuk siana?
było. Nie, ale czasami tak jak gdzieś jest schowane bardzo tak. wysoko, to musisz tak przycupnąć i robisz synchronizację. Wiesz wtedy. Co, następnym razem, jak będzie, jak znajdziesz, skrzynka z muzyczką. Mm-hmm. Jak się otwiera to. Z Final Fantasy na przykład. Była kiedyś. Była? Tak. Kocham. Bardzo różni ludzie to robią. To jest bardzo fajny koncept wtedy, bo to jest coś, co zawsze mi się podobało w grach RPG, czyli ta eksploracja przeniesiona po prostu do prawdziwego życia, gdzie powinna być. To jest bardzo dobry motyw. Słuchaj, bo to 1,5 godziny jest nakurwione. Ja wiem, gada się gada, ale mamy jeszcze rzeczy do zrobienia dzisiaj. Prawda. To jest dopiero dziwne. Dziwnie jest w tych czasach mieć coś w kalendarzu, nie? No tak, ale powiem ci, że jak wszystko, to tego samego dnia. Ja jeszcze dzisiaj jadę na parapetówkę do znajomych, bo kurwa, mam jeden zajęty dzień w styczniu i wybrali akurat dzisiejszy termin. Tak, wszystkie, tak. No. Też coś tak ostatnio miałem, aż byłem zszokowany, jak ktoś mnie o coś zapytał, patrzę, wiesz, tak mówię, sprawdzę tak z odruchu, ale nie mam nic. Nagle, wow, mam coś akurat, no to nie możemy, możemy, on mówi, a może w innej dacie? Ja mówię, tak, bo to był jedyny rzecz. A to jest najgorsze, bo to są moi starzy znajomi. Aha. I no już po 30 to jest kurwa ciężko znaleźć wolny termin. Tak. I ja muszę tam pojechać, bo nie będzie drugiego. Zgadza się. Na pewno w przeciągu najbliższego kwartału. Nie? Ja myślę, że wszystkie te osoby, które są obecnie bez większego zajęcia i się zajmują planowaniem wesel, powinni się troszeczkę przebranżowić i planowanie spotkań na przykład, żeby pograć w Unreal Tournament. I to byłoby sensu. Słuchaj, na sam koniec, oczywiście, niezbędne, ponieważ ludzie się domagają. Fani i fanki piszą. Polecenie książkowe, zawsze jest jedno na sam koniec. Okazja, żeby osobom, które może by nie miały okazji do się z takim tytułem zapoznać, przedstawić go. Ja polecę książkę, którą bardzo trudno dostać, ale można napisać do autora, to wam przyślę. Dobrze. Janek Wolańczyk. Nie. Tak. Kapitał. Na adres Lombardu, na adres. Dobra, polecam bardzo Opowieści ze wsi obok Mirka Miniszewskiego. To jest taka podlaska twórczość w bardzo niskim nakładzie wydana, ale można też posłuchać w formie podcastu, jest również na YouTubie. Super, więc bardzo polecam. To jest jak połączenie Olgi Tokarczuk i dowcipów o łotewskich chłopach. Wspaniała rzecz, regionalna, ktoś... produkt z Podlasia. I to jest taka wieś obok, doskonale. Trochę obok nas. Super. Ona nie jest nigdzie geograficznie, natomiast jak prowadziłem... Ona jest w sercu. Tak, prowadziłem w ogóle spotkanie autorskie z Mirkiem i zapytałem go, gdzie jest wieś obok. Tak ideologicznie to on powiedział, no to kurwa jest skrajne lewactwo. To więc... mi się podoba. Tak jak jeżeli są słuchacze Jakuba i fani Jakuba Wędrowicza, który z jakiegoś powodu się zamienił w pochwałę pewnych partii, to zawsze mnie to bolało właśnie, że nie było w drugą stronę tego obrotu. Ale to interesujące, to zamieścimy na pewno link. Bardzo polecam, są elementy fantastyczne. Mm-hmm. No jest też ten komentarz polityczny, ale przede wszystkim wydaje mi się, że to jest taka gruba satyra. Mm-hmm. Więc no nie, ja się zakochałem i wielu ludzi też. Ja tak trochę jestem ambasadorem tej książki. Czasami nawet... Kiedyś czytałem ci na imprezie. Bardzo możliwe. Tak było. Tak było, tak. Tak, bo po dużej ilości alkoholu czasami ją wyjmuję z torby i czytam pojedynczo. Opowiadania. Wtedy też daliście mi jakąś też chyba książkę ogólnie na coś o malinach? O malinach? Nie. Jeśli, albo robiłem nalewek. Mam. Nic nie wyrzucam, jak widać po mieszkaniu. Niestety. No. Ale kwestia, że to interesujące. To jest w ogóle bardzo komediowa rzecz. Bardzo, bardzo polecam. Prześmieszne. No to doskonale. To mamy to polecenie. Tak jak mówiłeś, że bardzo ciężko napisać coś, żeby nagle się roześmiać. Nie? Tak. To widziałem to na tym spotkaniu autorskim. Pogadaliśmy z Mirkiem godzinę, te książki leżały. Potem siedzieliśmy sobie. I jakaś babka przyszła i zaczęła czytać i zaczęła się śmiać. Okay. To się naprawdę rzadko zdarza. Tak, tak. No oprócz właśnie książki makroekonomiczny Janka Boleśnik. Słuchajcie się, moi drodzy. Moim gościem był Mieszko Rynkiewicz. A to było nieporozumienie. Na razie. Dzięki.